Niezatapialni. Witamy w programie Niezatapialni 299, to jest ten odcinek Unchained. Spuszczono nas z łańcuchów, jesteśmy jak takie dzikie psy, wygłodniałe na niusiki i giereczki. Dlaczego dzikie psy? Miałeś arf, taką wielką... Arf. Dzikie psy nie były wcześniej na łańcuchach, to nie ma pytania. Miałeś taką okazję, żeby powiedzieć, że jak dziki świnie, co by pasowało do naszego uniwersum. Wciąż, jeżeli świnia była na łańcuchu, to musiała przynajmniej przez moment być gdzieś pod władzą człowieka, który ją na ten łańcuch zapiął. Dobrze, nieważne. To się wszystko jakoś tam sklei później w wiesz, można by argumentować, że każde stworzenie, które było na łańcuchu, już nie było dzikie, bo już zostało poskromione, co nie? No właśnie, ja bym za tym był, ale z drugiej strony psy i świnie też na łańcuchu dziczeją, więc... Trudno powiedzieć. Zanim przejdziemy do kwestii niusikowo... tematowej, mamy ogłoszenie. Tomasz Stronogowski, tutaj obecny doktor polonistyki, człowiek renesansu, krytyk literacki, autor. Wspaniały przyjaciel, autor gier, współtwórca tego niesamowitego projektu, skała, na której stoi projekt Niezatapialni. Ma dzisiaj urodziny, w momencie, kiedy tak. Nagrywamy. A nagrywamy to dzień przed tym, jak to publikujemy, czyli jak tego słuchacie, to miał urodziny wczoraj. Więc wszystkiego najlepszego, Tomek. Wszystkiego 100! 100 lat. Nie będziemy śpiewać. Świętko 100! Dziękuję bardzo. Nie będziemy śpiewać. Jestem wzruszący. Zwłaszcza, że jestem skałą, tak. Jesteś opoką. Na tym tak. Po co zbuduję podcast. Tak. A skoro już jesteś tą opoką na tej skale, to co jest grane, Tomek? Opoka na skalę. Mam zaczynać? Bo ja dzisiaj jestem mało z młodzieżą. Ale tak, ale dobra, mogę zaczynać. No bo Iga ma później temat, więc stwierdziłem, że... Dobra. Mam dwie rzeczy, które są bardzo średnie, ale jednocześnie interesujące. Więc, to są najlepsze rodzaj rzeczy. Więc tak, więc dzisiaj gadam o takich średniakach. Pierwszy to jest dokumentalny serial, który możecie obejrzeć na HBO i który nazywa się Telemarketerzy. I jest to serial o ludziach. Jest to serial dokumentalny zrealizowany przez ludzi, którzy nie potrafią realizować seriali dokumentalnych. To jest taki jakby punkt wyjścia. Jakby, i to jest bardzo ciekawe. I absolutnie jak oglądałem trailery tego, to fabularnie jest to założone, to tak? Jest, czy formalnie tak jest? Formalnie tak jest. Okay, formalnie to nie tak jest, że oni... serial o ludziach, którzy nie potrafią robić seriali. Nie jest o ich umiejętności nierobienia jakby tego serialu, tylko oni nie mają warsztatu ani filmowego, ani dziennikarskiego. Ale to jest jakby w założeniu, to nie jest twoja ocena tego, tylko to jest jakby założenie całego projektu. Od początku jakby oni bardzo wprost to mówią i są bardzo uczciwi z tym. To jest historia, jak się łatwo domyślić, telemarketingu, co nie? Czyli ludzi, którzy dzwonią po domach i starają się wyłudzić pieniądze. I teraz tutaj jest trochę amerykańska specyfika, bo wydaje mi się, że w Polsce telemarketerzy głównie zapraszają starsze osoby na jakieś pokazy garnków, gdzie już jakby ten taki... ten etap wyłudzania pieniędzy jest na żywo, co nie? Jakby. W Ameryce to działa głównie tak, z tego serialu to wynika. Ja wszystko, co wiem o telemarketingu w Ameryce, jakby będę mówił na podstawie tego serialu, co nie? W Ameryce to wygląda głównie tak, że dzwoni do ciebie telemarketer i mówi, że zbiera pieniądze na charytatywne organizacje, które pomagają zazwyczaj służbom mundurowym, straży pożarnej, ale przede wszystkim policji. Że straszna przemoc w Ameryce panuje, że tam policjanci są ranni, że potrzebują, ich rodziny potrzebują wsparcia, że oni potrzebują wsparcia na leczenie i tak dalej. Daj pan pieniądz, my w zamian ci damy naklejkę i ta naklejkę, będziesz mógł powiesić tą naklejkę i powiedzieć, że jesteś dumnym obywatelem i tak dalej, co nie? I jest tu przekręt na kilku jakby poziomach tego, bo po pierwsze... Na samym początku, kiedy zaczynał się cały ten skam takim telemarketerski, w latach 90., kiedy to się rozkręcało i później tam w latach 00, kiedy nabierało rozpędu, te firmy, te telemarketerskie firmy tak naprawdę zgarniały 90% tej kasy, a 10% przekazywały dopiero jakimś tam organizacjom, co nie? To się tłumaczyło, oni wtedy to tłumaczyli tak, że 10% jest lepsze niż 100% niczego, co nie?
I podobno autentycznie tak, jakby... Tak, jakby podobno... faktologicznie to jest tak. Prawda, jakby. Podobno autentycznie te firmy były tak dobre w wyłudzaniu pieniędzy, że te 10% to było więcej niż te organizacje mogły same sobie uzbierać, co nie? Jakby jeżeli zgarniały całą kasę, co nie? Natomiast bardzo wiele tam takich dyskutowalnych etycznie zabiegów stosowano. W stylu właśnie nękanie ludzi, wyłudzanie, jakby okłamywanie ich, podawanie się za funkcjonariuszy policji, albo sugerowanie bardzo silnie, że jesteś funkcjonariuszem policji, że ty nie dzwonisz do żadnego telemarketingu, tylko że naprawdę jesteś funkcjonariuszem policji, że masz jakby bezpośredni kontakt z ludźmi, dla których zbierasz te pieniądze. I tam całe scenariusze były rozpisane, jak to robić i oczywiście liczyła się tylko kasa i tak naprawdę tylko skuteczność, nie tylko targety, jakie oni tam mieli. I w tym momencie zaczyna się kręcenie tego filmu. Jakby mamy dwójkę bohaterów, znaczy mamy realizatorów tego filmu jest dwóch, jest Adam Ball-Lang i Sam Lipman-Stern, co nie? Natomiast najważniejszym człowiekiem nie jest żaden z nich. Teoretycznie ten Sam pracował w tej firmie Civic Development Group, która właśnie robiła telemarketingi, natomiast on nie jest najważniejszy w tym filmie. Najważniejszy w tym filmie jest taki Patrick, który po prostu pracował w tej firmie, był taką legendą telemarketingu i który w momencie zaczynania tej pracy był takim bardzo lajtowo podchodzącym do życia heroinistą, który po prostu... Tak, który był wiecznie naśpany w pracy. To jest roller coaster, to zdanie, tak. Które ty mówisz ogólnie, no. Który był wiecznie naśpany w pracy i... ale był chyba dosyć ciężko. Chyba dosyć ciężko się pracuje pod wpływem choroby. Właśnie nie. On podobno miał takie momenty, że był totalnie naśpany, przesadził na biurku i nagle się aktywował jak robot i zaczynał mówić do tego telemarketingu. Tak, mi się wydaje, że jesteś w stanie dobry flow złapać na opiatach. Do czegoś takiego. Tak, i oni zaczęli realizować ten film, zanim jeszcze naprawdę wiedzieli, że chcą realizować ten film. Bo to się zaczęło od tego, że oni we wczesnych latach YouTube'a nagrywali śmieszne filmiki z fatalnego miejsca pracy. Ale wiecie, to jest tak jak w źle opłaconym korpo. Masz tam drużynę 40 ludzi. Wszyscy oni wiedzą, że pracują w kijowej pracy, za kijowe pieniądze, robią kijowe rzeczy. Są młodzi, potrzebują tej kasy, mają dużo czasu i się po prostu świetnie bawią. Nie? I robią sobie mnóstwo pranków biurowych, właśnie walą herę w kiblu, nie? Jakieś tam romanse nawiązują i tak dalej. I oni mówili, że to była najlepsza praca w ich życiu, że rewelacyjnie się pracowało, że było zajebiste to jakby środowisko całe, aczkolwiek, że robili bardzo toksyczne rzeczy, co nie? I nie mówię tu o heroinie pewnie, nie? Raczej nie, raczej im chodziło o ten telemarketing, nie? No ale i w trakcie jakby kręcenia tego oni odkrywają, że znaczy najpierw dochodzi do takiego wielkiego procesu, ten ich pracodawca zostaje pozwany przez Federalną Komisję Handlu, czyli chyba tą, co tam Activision Blizzard King też gnębiła, czyli tych złych, którzy gnębią po prostu kapitalizm. I ta ich firma zostaje zamknięta za to, że wyłudzała pieniądze, nie? Natomiast to, co zaczyna interesować tych ludzi kręcących ten film, to jest to, tego Adama, Sama i Patryka, to jest to, że została zamknięta tylko ta firma, natomiast nikt nie przyczepił się do tych organizacji, które współpracowały z tą firmą, a przecież oni doskonale wiedzieli, jaki jest model, co nie? No i zaczyna się takie quasi-śledztwo dziennikarskie, w którym oni powoli odkrywają, że te firmy, te organizacje niby charytatywne, zwłaszcza policyjne, nie tylko wiedziały o tym, ale wręcz pchały te firmy telemarketingowe w tym kierunku, a po zamknięciu tego biznesu same go przejęły, zmonopolizowały i dużo bardziej agresywnie i wprost okłamują do dzisiaj ludzi i zbierają te pieniądze, nie przeznaczając ich na cele charytatywne, wydając je na jakieś tam wydatki zarządu, wakacje, premie i tak dalej, co nie? Kroina. Jednocześnie, już tak. Teraz heroina chyba straciła po latach 90. swoją tałę, teraz się chyba jednocześnie, kurde, zgubiłem myśl. A jednocześnie, jako że to już są oni, to już są te związki policyjne, bardzo często mówią, że oni wprost, że są z policji i bardzo silnie czasem sugerują, że jak będziesz miał tą nalepkę, to my ci być może odpuścimy jakieś przekroczenie prędkości, jakiś policja pomniejszy... w Stanach jest skorumpowana? Tak, tak. I to ogólnie wszystko idzie w kierunku, ale
Ale w międzyczasie, w trzecim odcinku, okazuje się jeszcze, że nie tylko policja w Stanach jest skorumpowana, ale że te zbiórki telemarketingowe są prowadzone też na paki, czyli te polityczne takie zespoły, nie wiem jak to nazwać, polityczne organizacje, które nie są de facto związane z partiami politycznymi, ale je wspierają. Lobbystów takich. Słucham? Takich lobbystów. Tak, takie jakby lobbystyczne organizacje. I one, jako że są polityczne, to chroni je pierwsza poprawka. I one mogą kłamać i jak chcą, i co chcą. Mogą mówić po prostu, że 100% tych pieniędzy przeznaczą na charytatywność, a zero ich przeznaczą. Jakby, bo je chroni pierwsza poprawka i żadne regulacje tu nie wchodzą, bo to są poglądy polityczne. Kłamanie to są poglądy polityczne i tak dalej. Co nie? No i jakby w ostatnim odcinku już dochodzimy do tego poziomu paków. Dochodzimy do takiego poziomu ogólnoamerykańskiej polityki, gdzie oczywiście wszystko się rozbija o to, że nikt z nic z tym nie zrobi, bo to jest wielka polityka, bo to są związki zawodowe policjantów, nikt tego nie ruszy, to jest za duża władza. Natomiast to śledztwo jest poprowadzone bardzo dziwnie i tam jest dużo takich przypadków, kiedy po prostu widzisz wprost, że to nie są dziennikarze. Na przykład jest taki moment, kiedy ten Patrick próbuje gonić szefa takiego największego związku policjantów i tam woła za nim, że proszę pana, i po nazwisku go, że tam, o, panie Lyman, proszę się zatrzymać, co nie? On się nie zatrzymuje i idzie. I oni później tak gadają przed tą kamerą, ale z niego hambo, wołałem go po nazwisku i on się nie zatrzymał. Patrick Allen ma inaczej na nazwisko, dlatego się nie zatrzymał. To nie było... To brzmi super, tak wymiana. Tak. Tak, jak często są takie wywiady i widzisz, że ten Patrick jest bardzo zadowolony, jakby, ale on trzeba przeprowadzić ten wywiad, a później tak sobie myślisz, nie, no, nie zadał żadnych trudnych pytań, tam totalnie go odsunęli, jakby spowili go i tak dalej, nie? Więc jest to trochę fascynujące, bo to jest też przy okazji taki drugi wątek tego serialu, mi się wydaje, dużo ciekawszy w ogóle, notabene, to jest takie życie takich dwóch, bo tam tego trzeciego twórcy jakby mało go widać bardzo w tym serialu, najbardziej widać tego Sama i Patryka. Widzisz życie takich dwóch bardzo typowych Amerykanów, którzy pracują w bardzo kijowych pracach, no nie są najprzystojniejszymi z ludzi, borykają się z problemami zdrowotnymi, ten ich dokument jest rozciągnięty na 20 lat, głównie dlatego, że w pewnym momencie Patryk na 8 lat zniknął. Ja trochę lubię Patryka już po prostu. Patryk jest zajebisty, co nie? I na Patryk na 8 lat zniknął, więc oni zarzucili i wrócili do kręcenia tego znowu w pandemii. I nagle oni wszyscy chodzą w maseczkach i tam ta żona Patryka jest po raku, więc to jest w ogóle problem, żona, broń Boże, nie może się zarazić, bo jest w tym grupie ryzyka i tak dalej, co nie? Nagle wszystko na odległość kręcą, Patryk dostaje, w ogóle mają jechać na jakieś takie wielkie, w ogóle wiecie, investigate taki wywiad we Florydzie, a Patryk w ostatniej chwili mówi, że boi się latać, co nie? I ucieka z lotniska i muszą jechać samochodem 30 godzin do tej Florydy, co nie? Jak sobie kiedyś Patrykiem w życiu. Więc tak, więc pod tym względem jest to super ciekawy, taki właśnie taki, że daje taki wgląd w życie trzech ludzi średnio ułożonych życiowo. Takich wydaje się, że taka, wiecie, taka sól amerykańskiej ziemi, co nie amerykańskiego społeczeństwa. Bardzo sympatycznych, nieco wykolejonych, nie do końca działających logicznie i nie wiedzących do końca, co robią i na co się porywają też. Bo też, jakby wiecie, oni zaczęli kręcić dokument, jeszcze tak w cudzysłowie, po prostu kręcić śmieszne filmiki na YouTube'a, co nie? A 20 lat później skończyli oskarżając, kurde, największe organizacje polityczne i policyjne w Stanach o korupcję, co nie? Więc to trochę jest taki też, hashtag mood dla mnie. Tak, skala im się wymknęła. To mi się trochę kojarzy, że był ten dokument chyba oscarowy o kolarstwie? Tak. Który zaczynał się dokumentem o kolarstwie, a potem w ogóle cała historia przekrętów Rosyjskiej Federacji Olimpijskiej. Nie, to w ogóle zaczęło się od faktu, że typ stwierdził, jak... I Karol się nazywał chyba. Tak, daleko chyba może zajść, jeżeli będzie brał anaboliki? Tak, coś takiego. No, no coś i potem takiego. Właśnie się okazało, ale że to jest jakoś... konspiracja rosyjska, jeżeli chodzi o podmianę tam krwi i moczu dla atletów. Bardzo dobry dokument.
Tak. Tak, to... natomiast, bo ja też miałem takie porównanie do tego Ikaras, nie? Natomiast to był dobrze zrealizowany dziennikarsko dokument, w którym ludzie wiedzieli, co robią i nawet jak ten temat im się wymknął jakby spod kontroli, tak, to... Tak, no wiedzieli, co mają zrobić. To zresztą świadomie podążyli jego... z Rosji tak. do Stanów, nie? Tak, tutaj w tych telemarketerach tak nie jest. Oni, ja mam wrażenie, że do końca nie wiedzą, do końca co robią. To brzmi i trochę nie... jak my byśmy zrobili dokument, tak, tak to be honest. Tak, trochę tak. Więc ja nie wiem, czy szczerze, tak z otwartym sercem polecam. Mi już poleciłeś, ja już jestem kupiona. To tylko trzy odcinki, więc to ja nie jest jakaś wielka inwestycja mówiąc. Czasowa. Jest to na pewno ciekawe. Nie wiem, czy to jest dobre, o tak powiem. Nie? A druga rzecz, którą chciałbym jeszcze mówić... HBO telemarketerzy. HBO telemarketerzy, tak. Natomiast drugą rzecz, którą chciałbym omówić krótko już, to jest książka Wypiór Grzegorza Uzdańskiego. Ja o niej chcę powiedzieć tylko dlatego, że została mi polecona u nas w komentarzach i dlatego ją przeczytałem, więc jakby zwracając tutaj przysługę naszemu słuchaczowi, który mnie polecił, teraz przekażę moją opinię. Jest to książka pisana zazwyczaj wierszem, zazwyczaj, bo są fragmenty też pisane prozą i w dużej mierze z 13 z Głoskowcem, bo jest to wielki, wielki hołd dla twórczości Adama Mickiewicza. Jest to książka opowiadająca o parze współczesnych okolicach 30-latków, 30-kilku, może 20-kilkulatków, coś takiego, co nie? Takiej młodej pary, która żyje w centrum Warszawy we współczesnych czasach, już w czasach takich właśnie takiej toksycznej polityczności, w jakiej my żyjemy, co nie? I żyją z upiorem Adama Mickiewicza w mieszkaniu. Takim fizycznie istniejącym Adamem Mickiewiczem, który jest wampirem i musi się żywić krwią i jest ogólnie takim dosyć smutnym boomerem, który krąży. Tak, no, jest to dosyć zabawne. Premis się stał bardzo ciekawy nagle, no. Tak, i jest takim smutnym boomerem, który tam krąży nocami po Warszawie, wspomina w ogóle tam swoje dawne dzieje, mówi, że nie do końca rozumie tą współczesność i że już nie może pisać i że wie, że jest tej młodej parze tam ciężarem w tym mieszkaniu, ale gdzie on się ma z kolei wyprowadzi? Przecież jest wampirem, nikomu mieszkanie nie wynajmie. I on pracuje na parkingu jako dozorca, ale jest problem, bo jak dni są coraz dłuższe, to on nie może już tak długo, tak wiele godzin na tym parkingu. No oczywiście nie ma żadnej umowy o pracy i tak dalej, nie? A z kolei w tej parze, no rzeczywiście ciąży ten Adam Mickiewicz, bo ona chciałaby pisać, on pisze z kolei wiersze, no i ten chłopak czuje, że jakby mega kompleksy, że mieszkamy tutaj z Mickiewiczem i że moja przyszła żona, czy tam dziewczyna interesuje się Mickiewiczem i kim ja jestem dla niej. A ona z kolei uważa, że co ten chłopak tutaj robi za sceny, przecież to jest tylko wampir jakiś Mickiewicza i to jest dla niej tylko jakby kolega, więc tutaj nic nie będzie między nimi. I jest to taka mała, śmieszna, zabawna historia obyczajowa, osadzona we współczesności, pisana właśnie różnymi formami poetyckimi nawiązującymi do Mickiewicza. Mówię, często z Głoskowcem, ale tam są też inne jakby jakieś takie stylizacje na wiersze, na sonety i tak dalej. Bardzo często to nie są za dobre wersy, rymy i no widać, że to nie napisał Mickiewicz, że się tak wyrażę, co nie? Że to jest jakiś taki tribut dla Mickiewicza. Jest to rzecz krótka, ma mniej niż 200 stron i czyta się bardzo szybko, bo większość z niej napisana jest wierszem. Często się rymuje, często takim klasycznym rymowanym wierszem. Zresztą w ogóle jak się czyta 13 z Głoskowca, to się go narzuca się nam ten rytm, co nie? Ja nawet w pewnym momencie próbowałem to czytać normalnie i to nie da się, nawet w głowie tak deklamujesz, co nie? Natomiast tak pod względem... Uważam, że to jest trochę taka książka, która wyciąga działa na komary, co nie? Jakby, bo cała ta forma, cały ten hołd, te 13 z Głoskowców, te właśnie te sonety, te odwołania, tam bardzo dużo jest o życiu osobistym Mickiewicza, tam z przeszłości, którą on do dzisiaj przeżywa i tak dalej, co nie? To jest super ciekawe, natomiast to jest koniec końców taka właśnie anegdotyczna historyjka o współczesnym związku, który sobie nie radzi za bardzo. I tam się nic więcej nie dzieje. Tam jest... to jest taka fraszka, bym powiedział, o współczesności. To brzmi jak taka pocztówka z współczesności. Tak, tak. Tylko, że zabarwiona czymś. Wiesz, co mnie dziwi? Jakby... Jeżeli nawet bardzo chcesz formalnie odnieść się do Mickiewicza, to pisanie 13 z Głoskowca jest trudne.
No i w ogóle to jest takie, że jeżeli, w sensie ja bardzo podziwiam autora za fakt, że chciał coś takiego zrobić i to naprawdę tam kudos bardzo mocno. Kudos Mickiewicz. Aczkolwiek mam wrażenie, że jakby dałoby się na przykład to ograniczyć do pisania tego prozą, a kiedy Mickiewicz na przykład mówi, mógłby mówić 13 z głoskowcem, dałoby się to jakoś tak formalnie jakby okiełznać bardziej. Szczególnie, że mówię, pisanie 13 z głoskowcem to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, szczególnie w tak, nawet jak mówię, że to jest krótka książka, to 200 stron. No tak, 170 chyba dokładnie. Przynajmniej na szczytniku, co nie? Na takie jakby przedsięwzięcie to jest na pewno... Ja się z tobą zgadzam. Odważne. I mam taką myśl, że ten Grzegorz Uzdański, on wcześniej był znany, znaczy nie powiedziałbym, że to jest jakaś wielka sława, ale to jest autor takiej strony facebookowej Nowe Wiersze Sławnych Poetów, co nie? I to były właśnie takie poetyckie żarciki stylizowane na najwybitniejszych polskich poetów, znaczy nie tylko chyba polskich. I to było ciekawe, co nie? Tylko właśnie to jest forma, która jest ciekawa na zasadach dowcipu, co nie? A jak masz 200-stronicową książkę, to jest po prostu przeciągnięty dowcip, moim zdaniem, co nie? To jest taki moment, że ja po 100 stronach już miałem takie wrażenie, no okej, okay, jakby... I widzę, co chcę zrobić, pośmialiśmy się, było zabawnie, ale to tyle? Jakby to już? I tak, i okazuje się, że to już. Tam nic więcej nie ma, jakby. To jest... Więc tak mówię, znowu, ciekawa książka, ale nie wiem, czy ją polecam. Jakby cieszę się, że ją przeczytałem, że mam to doświadczenie ze sobą, ale no, nie jest to coś, co z czystym sumieniem mógłbym... Ale ciekawostka fajna, mówisz. Tak, mówię, taka ciekawostka. I powtórzę jeszcze, napisał to Grzegorz Uzdański i książka nazywa się Wypiór przez U zamknięte. Tak się mówiło kiedyś na wampiry, podobno w staropolszczyźnie. Więc tak, to jest grane u mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy Ci, Tomku, za te relacje. Idę strzelić herę w kiblu. Tymczasem Iga, pozostając w temacie wampirów, Iga ma dla nas jakieś przerażające relacje z Okej. Właśnie zastanawiałam się, żeby wyszedł ten segment. O hienach. Okej. Ja się postaram to przedstawić w pigułce na samym początku, żeby było wiadomo. I w pigułce mogę powiedzieć, że nie wiem, czy pamiętacie, bodajże w styczniu był puszczony trailer takiego nowego looter shootera, który się miał nazywać Hyenas, w sensie hieny. I to miało być, to jest gra, która była tworzona dla Segi przez Creative Assembly. Creative Assembly znany jest najprawdopodobniej dla większości ludzi z serii Total War, ale przy okazji zrobili też Alien Isolation. No i właśnie to tutaj... I Halo Wars 2. Tak, i Halo Wars 2 też. No ale głównie Total War'y i poza tym zrobili też Alien Isolation, bym takich określiła, patrząc tak bardzo, bardzo w pigułce. Zrobili też więcej gier, jeżeli chcemy o tym mówić, bo zaczynali od... Nie, ja wspomniałem o tym Halo Wars 2, bo to było tam dosyć istotne w momencie, kiedy robili hieny, nie? Tak, ale fakt faktem, żeby tutaj jakby... Zanim wejdziemy w mocniejszy szczegół, ta gra, czyli Hyenas, została skancelowana. W sensie anulowali jej produkcję dalej, jakby już nie wyjdzie, ona się nie dzieje. Ona doszła do closed beta, więc mogę o niej tyle jeszcze powiedzieć, żeby tak wszystkie informacje mieć na stole, że ta closed beta polegała głównie na tym, że to był looter shooter w kosmosie. Jak zobaczycie sobie trailer, to zobaczycie, że tam była taka mechanika zerowej grawitacji, w sensie unoszenia się w miejscach. I cała rozgrywka polegała na tym, przynajmniej w tej closed becie, że wchodziło się na stację kosmiczną. Tam się chyba grało w 3-osobowym zespole i celem było dostanie się do takiej krypty, do takiego vaulta, gdzie były zamknięte, i teraz merchandise tam był zamknięty, jakiegoś rodzaju artefakty związane między innymi z grami Segi, co zobaczycie, tam jest dużo Sonika i jakiś kostyk Rubika, ale głównie artefakty związane z jakąś popkulturą z przeszłości, tam zakotwiczone oczywiście w Sedze, bo to są tam jakieś ich IP. I kiedy się zebrało te rzeczy, to można było uciec i jakby to była cała runda, taka jakby sesja multiplayerowa. W docelowej grze miało być tak, że o te rzeczy się kontestowało jakby z innymi drużynami innych ludzi, więc walczyło. Jakby... Tak, no bo... Tak. Kontestować jakby... znaczy w języku polskim coś zupełnie innego. Tak. Zdaję sobie z tego sprawę. Kontestacja to jest dobre na wakacjach.
Okej. Okay. Anyway, chodziło głównie o to, żeby doprowadzić do takiego momentu w rozgrywce, gdzie ma się kilka drużyn trzyosobowych, które idą po jeden cel i oni muszą walczyć o to, żeby ten cel zabrać i z nim uciec. Jakby to jest prosta rzecz. Taki, to było w pewnym momencie u nich określane jako Payday w kosmosie. Co jest dziwne, bo Payday też dzieje się w kosmosie, prawda? Prawda, dziękuję, tak. Co należało udowodnić. I teraz tak. A jakby cały news za tym, bo to nie jest tak, że to jest pierwszy kancelowany, znaczy anulowany projekt w ogóle, nawet w tym roku, tak, pewnie w przeciągu 3 miesięcy. Natomiast to, co jakby czyni go troszeczkę bardziej medialnym, jest fakt, że to był najdroższy projekt Segi, nawet droższy od Shenmue, a przypominam tutaj, że Shenmue, który jest bardzo stary, ogromny Dreamcasta i wciąż nieodżałowanym, jest fakt, że Sega nie uczestniczy już w wojnie konsolowej. Czekam na Dreamcast 2. Jest to, że... Znaczy, za Shenmue podobno Sega miała zapłacić $70 milionów. To na wtedy to jest tam naprawdę bardzo dużo. To jest droższy projekt. Go się... W sensie to, ile pieniędzy on już do tego momentu zjadł, bo on był w developmencie około 5-6 lat. Nie wiem, czy w samym developmencie, czy preprodukcja tam jest jeszcze wliczona. Około $100 milionów zebrał. I po prostu Sega postanowiła, że to już jest za dużo i że on się nie zwróci. Zaraz będziemy rozmawiać, dlaczego tak najprawdopodobniej postanowili. Aczkolwiek, co to oznacza dalej, to Creative Assembly straciło już bardzo dużo ludzi podczas developmentu tego projektu, z bardzo wielu powodów, o czym będziemy mówić. I najprawdopodobniej w tym momencie jest po prostu całe Creative Assembly jest w bardzo złym stanie, nie wiadomo, czasami nie będą musieli zacząć zwalniać ludzi. Tak, żeby pokazać wam Assembly chyba, przepraszam. Assembly, tak. Tak. Tak, żeby pokazać wam skalę, jak duży to był projekt dla Creative Assembly i dla Segi. To za te 100 baniek zostały wybudowane 2 budynki, w których dwa zespoły pracujące nad tym Hyenas pracowały, co nie? Między innymi. No tak, jeszcze przy okazji, że była to inwestycja tak wybudowane, tak długa jakby, bo ileś tam lat jakby, jak mówiłam, trwała, no to team też został podzielony i tam było bardzo dużo roszad, jeżeli chodzi o to, kto się czym zajmował. A teraz tak, do tego newsa, bo to był jeden news, tak, że on został anulowany, że tam były problemy, do tego newsa w tym momencie doszły jeszcze informacje związane z pracownikami, którzy po prostu zaczęli mówić, co się działo jakby za sceną. I w jaki sposób byli traktowani oraz co się działo dokładnie w projekcie. Zwracali uwagę głównie jakby na aspekt braku kierunku takiego artystycznego, że projekt był, no również przez fakt, jak długo powstawał, miał bardzo wiele kierunków, żaden nie był ostateczny. I przy okazji tam doszło też do czegoś, co też chyba pokazuje, jak bardzo nikt nie wiedział, co ma zrobić z tym projektem. I to była zmiana jego statusu monetyzacyjnego, w sensie gra była na samym początku robiona jako gra premium, czyli płacę, kupuję, nigdy więcej nie płacę i sobie mogę grać, jakby. A doszło do tego, że Sega chciała sprzedawać go jako projekt free-to-play z mikrotransakcjami i w zamkniętej becie te mikrotransakcje już istniały, co też było tak komentowane, i ja pamiętam, że to jakby wynikło już wcześniej z, w cudzysłowie, recenzji tej closed bety, że gra, która stara się być tak bardzo antykorporacyjna, bo tam się kradnie od najbogatszych jakby ten merch z tych statków, którego przewożą. Ale z drugiej strony jest to merch korporacji gierkowej. Znaczy to jest raz, a dwa, masz dwie waluty, jedna jest na kupowanie emotek, a druga na kupowanie skinów, tak? Więc jakby jest Wiedźmin, bardzo ironicznie to wszystko. Ma dwie waluty, jedną na ludzi, drugą na drugą potwory. Drugą na potwory, tak. No i właśnie pracownicy, którzy postanowili wypowiedzieć się na temat tego, co się tam działo, wskazują właśnie głównie na te dwa aspekty, czyli zmianę modelu w ogóle tej gry i zupełny brak w ogóle jakiegokolwiek ukierunkowania artystycznego tej gry, który spowodował to, że produkt sam z siebie, to nie było tak, że przyszła zła Sega i go anulowała, chociaż to był rokujący produkt tam na jakiś milion baniek kolejnych, który mógł zarobić, tylko po prostu ten projekt się, na sam koniec dnia ten projekt się nie sklejał. Miał trafić na rynek, który już w tym momencie jest bardzo przesycony podobnymi tego typu produkcjami. Trwał jego... Kiedy development się zaczął, czyli te tam 5 powiedzmy lat temu, to on jeszcze miał, że tak powiem, szansę się tam wślizgnąć gdzieś pomiędzy to wszystko. W tym momencie wydaje się, że jeżeli nie ma się produktu, który jest w jakikolwiek sposób unikalny, taki, że
ma pomysł na siebie, to będzie bardzo trudno mu zebrać publiczność, tak? I mamy już przykłady tego tam z przeszłości, że bardzo trudno jest wejść, jakby te, nawet te metody buta w futrynę, wysoko jakościowym produktem na rynek, w którym gracze już mają za mało czasu, żeby grać z ludźmi w te gry, które już wyszły, tak? Więc Sega jakby nie wyciągnęła tutaj wtyczki z tego projektu tylko i wyłącznie dlatego, że hej, jakby coś nam się przestało tutaj podobać, tylko po prostu ocenili produkt w tym momencie, ocenili ryzyko finansowe związane z dalszym płaceniem na niego i stwierdzili, że no niestety będą musieli go anulować. I też jeszcze tam z tego, co mówili, z tych przecieków wynika, że ocenili, jakby brali też pod uwagę w Sedze straty takie wizerunkowo-marketingowe, jakie by ponieśli, gdyby wypuścili ten produkt i on by nie wylądował, z czym się bardzo jakby liczyli, że nie znajdzie. Tak. I że powstanie takie wrażenie, że Sega cały czas, że Sega ma taką serię przegranych, że wydaje gry, które nie chce grać i które się nie sprzedają, że Sega nie wie, co robi i no. I że to jest jakby też coś, co ich niepokoiło, co nie? Bo zasadniczo też z tych przecieków wynika, że oni w Creative Assembly i w Sedze, bo Sega pod koniec tego developmentu wprost wysyłała swoich ludzi z Japonii. W ogóle mieszkali u nich, tak, praktycznie w biurze, żeby patrzeć, co robią, gdzie zwykle Sega, i to może też opłaca się podkreślić, Sega jest takim wydawcą, że płacą pieniądze, raz na jakiś czas przyjdą zobaczyć, co się dzieje, oczywiście odbierają milestone'y, ale raczej nie starają się uczestniczyć w developmencie. I jak tutaj musiało być źle, jeśli zrobili wyjątek. Aczkolwiek, jeżeli to jest twój największy flagowy produkt, to mam wrażenie, że być może nie musiało być super źle, żeby tam ktoś był na miejscu, nie? Tak, szczególnie jeżeli kosztował tyle pieniędzy, ile kosztował. Nie? Ale oni sobie chyba zdawali sprawę, że jest źle, bo w pewnym momencie wprost wpadało tam w ich teamie takie stwierdzenie, że zrobią, jakby wydadzą tę grę w modelu Resident Evil Siege, co nie? Czyli wydadzą po prostu zepsutą nie grę. Nie Resident Evil Siege, tylko Rainbow nie, Six. Nie, Rainbow Six Siege, tak, przepraszam. Resident Evil Siege zapowiedziany, u nas słyszeliście po raz pierwszy. Tak, że po prostu wydadzą zepsutą grę i będą ją naprawiać w biegu, co nie? I będą liczyć na to, że ale to się uda. Ale chyba Rainbow Six Siege to jest chyba jakiś super popularny esportowy thing, rzecz. Tak, ale na początku była w fatalnym stanie. Tak, ta gra. Jakby... I to był jakby, dlatego się to pojawia, że pomyśleli po prostu, ej, no dobra, nie mamy rzeczy skończonych. Być może jeszcze wszystko nie działa, być może gra się w to naprawdę bardzo nie okej, ale jakby gracze mają cierpliwość. Natomiast czy gracze jeszcze mają cierpliwość w 2023 roku? Wydaje mi się, że nie za bardzo już mamy cierpliwość. Aczkolwiek... Czy właśnie nie wyszedł naprawiony Cyberpunk i czy wszyscy nie są zachwyceni? Nie wiem. Dobra, jakby na moment zaczęłam wierzyć z powrotem w ludzkość, ale dziękuję. Dziękuję za ten metaforyczny plaskacz. Czemu drive-by na Cyberpunka znowu? Ja nie robię drive-by. Ja mówię, że jest naprawiony, tylko że jakby nie wydaje mi się, żeby cierpliwość ludzi została wyczerpana do zepsutych gier. Jakby cały czas jesteśmy w tym modelu, że wychodzą zepsute gry, zostają naprawione później i jest później to postrzegane jako taki model, wiesz, odkupienia, co nie? Ale swoją drogą wciąż uważam, że jakkolwiek jest totalnie, to również bardzo sprytne, że w trailerze Phantom Liberty Idris Elba mówi tam w kasynie "The game is fixed". że gra jest ustawiona, ale też wiadomo, że chodzi, że naprawiona i... Tak powinno być w polskich subtitlach, bo wiecie, chodzi o to, że... Właśnie ciekawe, jak to jest, ciekawe. No pewnie... Nie, to jest dokładnie tak już teraz, jak tak nie jest, to będzie mi bardzo przykro. I natomiast... link jeszcze jest w tych subtitlach, że możesz kliknąć link, żeby sobie ściągnąć. No. Tak, mamy... są dwa główne powody, dlaczego te Hyenas zostało anulowane. No i pierwsze to jest, tak jak mówi Iga, to, że oni nie wiedzieli, jaką grę de facto chcą zrobić i przestawili w trakcie produkcji te modele. A drugi jest to, że od początku zdaje się, że oni nie mieli żadnej takiej kreatywnej wizji i nie wiedzieli, w którym kierunku dążyć, co chcą zrobić. Na początku oni chcieli, żeby to było Tarkov, tylko takie głównonurtowe, co nie? Żeby to była hardkorowa, trudna gra, której są wysokie stawki i można dużo przegrać i tak dalej, tylko właśnie zrobiona za wielki budżet i wypuszczona na rynek. To się nie spodobało. Jakby ludzie stwierdzili, tam decydenci stwierdzili, że to jest zbyt mało komercyjne. Tak, że trudne gry są niszowe ogólnie. Tak, i że jednak chcą innego podejścia. I to, co jest super ciekawe w tym materiale, znaczy w tych materiałach, które się teraz pokazują, to, że wychodzi, jakby okazuje się, że w pewnym momencie do Creative Assembly został zaproszony Neil Blomkamp, taki
reżyser z południowej Afryki, którego możecie kojarzyć, dlatego że nagrał District 9 i Elysium i kilka innych kiepskich filmów. I teraz Gran Turino, Turismo. Gran Turino jest okej. Okay. Gran Torino jest okej, okay. Gran Turismo podobno nie jest okej. Okay. jego najnowszy film. I on został zaproszony tam, ponieważ był fanem Alien Isolations. I miał Isolation jakby... jedno. Isolation tak. jedno, tak. I miał jakby zobaczyć, co tam robią i po prostu podzielić się swoimi myślami. I jak zobaczył te Hyenas, to zrobił takie wideo, które miało sprzedawać nastrój tej gry. Jakby jego wizję, jego pomysł na to. I to jest dosyć dzikie wideo. Nie wiem, Miga, czy ty chcesz o nim opowiedzieć, czy ja chcę o nim opowiedzieć? Proszę, mów. To jest dosyć dzikie wideo, zrobione z... sklejone z narratora, który wydaje się, że mówi specjalnie napisaną kwestię do tego wideo, ale sklejone z materiałów wideo z najróżniejszych miejsc jakby internetu, bo są to i cytaty z wcześniejszych filmów Blomkampa, i cytaty z jakichś Call of Duty, i PUBG, Słucham? Tak, Fallouta. I Fallouta, i z jakichś takich memów internetowych, i z bajek, i mnóstwo takich one-linerów powrzucanych i tak dalej, nie? To taki kolaż popkulturowy ogólnie. Tak, taki kolaż popkulturowy, który miał sprzedawać grę... jakby i teraz się okazuje, dlaczego ten merch... Przepraszam, ale... No. Bo miałeś taki... przejęzyczenie i powiedziałeś polarz, więc kok kulturowy? Przepraszam, ale kok kultura to jest... Muszę to zapisać. Taki kolarz popkulturowy, tak. Który miał sprzedawać taką wizję świata, taki w której... I teraz mówię, się okazuje, dlaczego ten merch Segi był taki istotny i dlaczego się w ogóle chyba pojawił w tym pomyśle, w której upadły wszystkie streamingi. Jakby tam bogaci wylecieli na Marsa, Ziemia się zapadła, biedni ludzie żyją na jakiejś stacji kosmicznej i właśnie obrabowują tych bogatych, a obrabowują ich z płyt DVD, merchów i innych takich rzeczy, ponieważ jako, że zniknęły Netflixy i wszystkie te, cała sieć jakby i tak dalej, to nagle artefakty kultury, te takie fizyczne, stały analogowe, się bardzo cenne. No. Słucham? Analogowe takie. Tak, analogowe, znaczy, artefakty kultury stały się bardzo analogowe, cenne. Nie, bo płyta DVD nie jest analogowa. Tak, masz rację, że niekoniecznie. Ej, doktor Nauci. I jakby i one są trzymane tam w skarbcach i właśnie przewożone jakimiś statkami kosmicznymi i się na nie napada i się zdobywa i się to sprzedaje. I na tym miała polegać ta gra. I ogólnie Neil Blomkamp miał taką wizję, że to będzie gra napakowana memami i internetowym humorem. Co z jednej strony było pozytywnym takim kuksańcem dla tego projektu, bo było jakąkolwiek wizją. Oni mówili, że w tym momencie nie mieli jeszcze żadnej wizji, co nie? I to przynajmniej była jakaś wizja, ale z drugiej strony, jak zaczęli ją realizować, to nagle się zorientowali, że niespodzianka, internetowy humor bardzo szybko się starzeje i bardzo sztucznie wygląda. Bardzo trudno sobie z nim poradzić. I wrócili do punktu wyjścia, że tak naprawdę nie wiedzieli, co z tym zrobić, w którym kierunku pójść i jak to ugryźć. I ten Neil Blomkamp chyba im... Znaczy, no nie chyba, bo zamknęli ten projekt. Na pewno im nie uratował tego projektu, co nie? Natomiast to wideo, ono wyciekło do internetu, zostało zablokowane i teraz jedyna forma, jakiej możecie zobaczyć to wideo, to jest u takiego youtubera. Iga, ty pamiętasz, jak on się nazywa? Voland. V-O-L-O-U-N-D. Tak, który... Victor Oscar Lima, Oscar Uniform November Delta. Tak właśnie. Jestem pewien, że ktoś właśnie zbombardował tam, wiesz, co nie... Sorry. I natomiast właśnie ten youtuber omawia to wideo bardzo... Znaczy stara się je omówić bardzo szczegółowo. W większości nawiązań nie wyłapuje. A jak wiemy, jakby zapomnienie tytułu to jest największy w ogóle grzech, jaki się może przydarzyć na antenie komukolwiek, kiedykolwiek, więc powinniśmy go zasadniczo tam ukamienować i ukrzyżować i zniszczyć jego gerirę. Ale jest rozciągnięte, to wideo 5-minutowe jest rozciągnięte w czasie tak na 20 minut w tym materiale i możecie je zobaczyć, co nie? Możecie, jest to dosyć ciekawe, bo rzadko takie rzeczy wychodzą. Jakby to w ogóle publicznie nie powinno zostać opublikowane, bo tam jest własność intelektualna, która nie należy do Segi, ani nie należy do Neil Blomkampa, tylko to jakby to są takie inspiracje. No to miało być do wewnętrznego użytku, tak, po dokładnie. Prostu w studiu, żeby sprzedać jakiś, nie dość, że kierunek artystyczny, to jakby nastrój, wizję taką, za którą byśmy chcieli podążać.
Tak, i pod tym względem to jest ciekawe, bo to jest takie autentyczne spojrzenie na to, jak działa kuchnia takich projektów, jak coś takiego wygląda. Natomiast jest tam też ciekawa myśl w tym filmiku przedstawiana, że jesteśmy w takim momencie tworzenia gier, i to nawet chyba nie tylko gier AAA, ale też gier indie, że ich development zajmuje tak dużo czasu, że twórcy są trochę takimi czarodziejami, którzy muszą zdecydować, co za 6 lat będzie się sprzedawać, nie? W jakim punkcie... Ja bym powiedziała inaczej, bo ja się zgadzam z tym, co ty mówisz, ale nie twórcy mają o tym decydować. O tym ma decydować jakaś osoba, która jest zarówno odpowiedzialna właśnie za całkowitą wizję gry, jak i za jej sprzedaż. Ja uważam osobiście, że twórcy nie mają decydować o tym, co się sprzeda, i do tego też bardzo nie lubię tego... Tutaj też się to w ogóle pojawia w tym, co mówią jakby ludzie z wewnątrz jakby produkcji, że na przykład w tym miesiącu wszyscy oglądali jakiś serial, więc referencje do tego serialu powinny znaleźć się w grze. Expanse to był ten serial. No, tu akurat Expanse, ale chodzi mi o to, że za 10 lat usiądziecie i będziecie pracować nad jakimś dużym tytułem i po prostu fakt, że wasz creative director, czy jakkolwiek on się nie będzie w tamtym momencie nazywał, obejrzał w weekend film, to jest dla was najgorsza rzecz ever. Bo to znaczy, że będzie więcej referencji do czegoś, co mu się w tym danym momencie podoba, i dlatego ten taki właśnie bazowanie designu gry na referencjach stricte to nie jest dobry pomysł, bo tak się zrobi duże produkcje, ale to przestaje mieć jakąkolwiek... Do tego bardzo trudno się odnieść właśnie w momencie, kiedy gra wychodzi po 5 latach developmentu. Lepiej mieć swoją własną wizję, niż patrzeć na to, co jest popularne. Po prostu. To jest prawda. Kropka. Ja się absolutnie z tym zgadzam, natomiast co jest ironiczne w przypadku tego projektu, że on nie posłuchał się Iggy, że tak powiem, już u samych swoich podstaw, bo sama idea robienia looter-shootera sieciowego to nie jest idea zbudowana na własnej kreatywnej inwencji, tak, to jest idea zbudowana na to jest popularne akurat, więc to zróbmy. No i to bardzo często to działa, bo to nie jest tak, że to nie działa w sensie jeszcze szczególnie, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Jeżeli weźmiesz 6 gier... Nie widzieliście tego na antenie, ale Iga zrobiła to taki międzynarodowy palcami. Pieniądz. A że jeżeli weźmiesz 6 gier i te 6 gier się super sprzedaje i te 6 gier jest do siebie w miarę podobnych i zrobisz tak naprawdę je na przykład w innym sztafażu albo coś tam do nich więcej dołożysz, to jeżeli dosyć szybko zrobisz tą swoją grę, to ona się najprawdopodobniej sprzeda. Ale czy ty tak naprawdę zrobiłeś grę? Ty zrobiłeś produkt, który jest jakimś takim Frankensteinem, tak? I dlatego ja jestem zawsze za tym, ja osobiście otworem tutaj ideologicznie, żeby sobie usiąść, jak się chce zrobić grę i sobie napisać jakiś taki dokument na temat tego, czym ta gra ma być na koniec i czym się chcesz tam inspirować and whatnot. I oczywiście tam jakieś referencje będą, tak? Bo po prostu człowiek też łatwiej myśli referencjami, jak mu się coś powie. To ma być jak tu. Albo ta postać ma być taka jak w tym filmie, albo taka jak w tym komiksie. I łatwiej się potem to komunikuje. Ale jeżeli robisz projekt przez 5 lat, to przez te 5 lat ten rynek się zmieni 6 razy. Jakby zawsze będzie coś innego popularnego. I najgorszym jest to, że tam u góry tego całego projektu siedzi ktoś i właśnie w ten weekend coś wyszło, jakaś gra wyszła i to się pojawia po prostu codziennie w każdym studiu deweloperskim. Jakaś gra wyszła, jakiś film wyszedł, jakiś serial wyszedł i my teraz coś robimy jak ten serial, coś robimy jak ten film, coś robimy jak ta gra. Zamiast usiąść i trzymać się jakichś bardzo konkretnych wytycznych i filarów, które ustaliliśmy na samym początku. To jest koszmar po prostu. Dziękuję. Znaczy, ja tu tylko taki dam przypis do tego, co ty powiedziałeś, że wydaje mi się, że są różne ścieżki dzielenia się wizją pomiędzy pracownikami, co nie? Jakby na przykład w projektach indie nie jest tak, że jest jeden dyktator, który ma wizję, a reszta są tylko... Czasami jest, a czasami nie. Są różne modele, co nie? Różni ludzie różnie mają. Więc często, dlatego ja powiedziałem, że devowie, co nie? Bo często to są ludzie, którzy tam i piszą kod, i kurde, robią graficzki, i piszą i tak dalej, to często to jest ich też wkład artystyczny i oni też mają jakąś wizję tej gry i to też jest przy okazji bardzo fajne, żeby oni mieli, znaczy bardzo ważne, żeby oni mieli spójną wizję tej gry, tak. Żeby wiedzieli, co chcą osiągnąć. Stąd w ogóle zazwyczaj się właśnie bierze takie stanowisko jednego dyrektora, co nie? Który tym wszystkim kieruje.
Sojusz też bardzo chce być w podcaście, przepraszam. Tak, i tutaj jeszcze bym chciał przejść do takiej ostatniej myśli, jakiej mam, bo często ostatnio się cytuje taką myśl, takie stwierdzenie jakby, że ten model gier, znaczy model produkcji gier, jaki my mamy dzisiaj, jest nie do utrzymania na dłuższą metę, co nie? Że te gry kosztują absurdalne pieniądze, tam po 100 baniek takie Hyenas kosztuje, a The Last of Us kosztuje po 200-250 baniek, że robi się je po 7 lat i że od jakiegoś wielkiego flopu albo wielkiego sukcesu zależy przyszłość często całych studiów, ludzi, pracy i tak dalej, co nie? Ale tutaj, z drugiej strony... Tutaj mam jeszcze uwagę, bo mówiliśmy o tym ostatnio, więc w temacie Phantom Liberty 275 milionów złotych sama produkcja plus 95 milionów marketing, prawie 300 milionów złotych tak. Kosztował dodatek DLC do gry. Nie? I 3 banki sprzedał w pierwszy tydzień, więc chyba dobrze. Ale z drugiej strony właśnie ja się z tym zgadzam, co nie? Tylko, że Czy realnie w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie odejść od tego modelu? Tak. Jakby, nie. Daj mi, jakby... Dobra, to jest nowa sekcja. Skończyć, nowa nie sekcja. Chodzi mi o to, że nie, że się mylisz. To jest nowa sekcja, Iga odpowiada na pytanie retoryczne. Tak. Bo ja się, jakby oczywiście, że możemy, co nie? Natomiast gracze oczekują dużych gier, gracze oczekują coraz lepszej grafiki, proces technologiczny, przesilniki i tak dalej jest coraz bardziej skomplikowany i stąd się bierze ten czas. Praca ludzi kosztuje i też jakby dochodzimy powoli do takiego momentu, gdzie game dev przestaje być najbardziej kijowym miejscem zatrudnienia, jaki możesz sobie wyobrazić. Mamy też w Polsce pierwszy związek zawodowy. Tak więc jakby stąd się to wszystko bierze, co nie? I czy rzeczywiście jest wyjście z tej pułapki? Tak. Takie zdroworozsądkowe, takie realne, co nie? Tak. Jakie? Jakie, Iga? Trzeba, jakby, ja ci powiem. Do więzienia. Ja ci powiem, jakie. Do więzienia to jest po pierwsze. A po drugie jest tak, wszystkie te korporacje i konglomeraty, które się tworzą i będą coraz większe, w pewnym momencie po prostu zajadą ten rynek. Na zasadzie nie będzie już można mieć wszystkich pieniędzy i trzeba będzie przejść do takiego modelu, który jest w jakikolwiek sposób w sensie samonapędzający się, w sensie, żeby gry się po prostu zwracały. I tutaj będzie problem, bo jeżeli gry się będą po prostu zwracać, to będzie lepiej zainwestować w nie troszeczkę mniej. I już od jakiegoś czasu widać, że te gry AA, na zasadzie nie ta największa, tylko ta środkowa produkcja, jest troszeczkę bardziej opłacalna, jeżeli nie chcesz wziąć wszystkich pieniędzy jakby na rynku. To jest to, co z Sterling. Ale tak bardzo... ja się zgadzam z tobą, ale paradoksalnie mniejsze gry nie powstają krócej. Gry indie też dzisiaj powstają 4-5 lat, nie? Tak. Jakby jest dużo takich produkcji, które tak powstają, jest też bardzo dużo takich jednostrzałowców, na zasadzie, że jakieś studio wyda jedną grę, tak, i nie za bardzo potem cokolwiek z tym robi, tylko jakby zarobili na tej jednej grze i potem... Albo tak i nie zarobili, dlatego nic nie robi. Albo i nie zarobili, no tak, ale chodzi mi o to, że są takie giereczki, co wiesz, że zarobiły, tak, i jakby, i to jest okej, okay, tak, i niestety ten środkowy rynek jest niestety jeszcze nie mogą jakby w niego iść te duże firmy, bo to jest bardzo dziwny twór, taki ekonomiczny w sensie, bardzo trudno jest przewidzieć, co tam się w środku niego dzieje, aczkolwiek jeżeli bierzesz pod uwagę ilość wsadzonych pieniędzy w ten projekt i ilość pieniędzy, które z niego wyciągasz, to są mniejsze pieniądze, ale procentowo to się bardziej opłaca. Więc tak naprawdę dla takich wielkich konglomeratów to by było rozbicie tych na przykład tysiąca pracowników na dużo mniejszych projektów, tak? I oni nie będą wydawać jednego projektu raz na 6 lat, tylko będą co roku wydawać mniejszy projekt. Oczywiście one na zakładkę będą robione, tak? Więc co roku będzie wychodzić jakiś mniejszy projekt, w który oni włożyli mniej, to jest szybszy development cycle, tak? Bo już masz ludzi przeszkolonych, już znają silniki tam whatnot i sobie są w stanie coś takiego wydawać. No dobra, tylko że gracze oczekują wielkich tytułów. Ale teraz taki bardzo rozwalający mózg ten, jakby co jeżeli byśmy powiedzieli graczom, co oni chcą, a nie żebyśmy spełniali rzeczy, które im się wydają, że oni chcą, bo ja ci przypomnę, tutaj jeszcze raz do Cyberpunka podejdziemy, gracze chcieli działającej policji. Czy gracze chcieli działającej policji? Nie. Im się wydawało, że chcą działającej policji. To jest akurat kwestia, z którą nie jest dużo takich kwestii dotyczących Cyberpunka, z którą muszę się totalnie zgodzić z Igą. Jakby gracze nie wiedzą, co oni chcą. Tak. Twoim zadaniem, w ogóle w show biznesie, twoim zadaniem jest stworzyć wizję, która będzie tego widza, gracza, odbiorcę, tak? Która będzie dla niego atrakcyjna, ba. Wydać ją najlepiej, jak potrafisz i
potem, jakby jeżeli bierzesz pod uwagę już nie artystyczną działalność, żeby to się w jakiś sposób spieniężyło. Czyli nie ma sensu robić market research i się zastanawiać, czy gracze chcą kolejnego looter shootera. Oczywiście, że chcą, bo wyszedł jeden, dwa albo trzy i oni chcą czwartego i piątego, ale już za 10 nie będą tego chcieli, tylko oni jeszcze nie wiedzą. Przepraszam. Dominik? Byłem pierwszy. Tak. Jeszcze chciałem tylko rozwinąć tę myśl, że gracze nie wiedzą, czego chcą. Mało tego, oni nie wiedzą do tego stopnia, że jak im nawet dasz to, co myślą, że chcą, to oni nigdy nie będą nasyceni. Bo wynika to z tego, że po prostu nie wiedzą, czego chcą. I przykładem tutaj jest Paweł Kamiński, wrzucił do nas na grupę filmik. Personalnie Paweł Kamiński. Tak. Nie, no Paweł, ogarnij się, czego chcesz od życia. Powiedz. Jakiegoś typa, który narzeka na ten system policji, że wciąż jest niedobry, bo na przykład ignoruje, jak strzelasz do gangusów, nie? I jakby, jak zaczniesz im dawać, to im nigdy nie przestaniesz dawać, bo oni będą zawsze chcieli więcej, bo... No bo nic nie wiedzą, no. Nie wiem. Ja się oczywiście z wami zgadzam. Jest to dyskusja, którą my, pracując w wirtualnej Polsce, przechodziliśmy 5 milionów razy, że to dziennikarze powinni decydować, co jest ważne dla odbiorców, a nie odbiorcy, co dziennikarze powinni im dostarczać, nie? Natomiast jest to bardzo idealistyczna, idylliczna wizja, utopijna wręcz bym powiedział. Nie wydaje mi się realne, żeby jakiekolwiek decyzje biznesowe na wysokim stopniu podejmować na takim poziomie, co nie? Jakby jest taki jeden ludzie, którzy decydują o pieniądzach, tak nie myślą. Co nie? Tak, ale masz na przykład, to jakby finansowo to się sprzedało, ale jakim kosztem jakby, tak? Masz takie postaci w tym giereczkowie, którym trochę te wielkie konglomeracje ufają i niestety musisz być osobą, która sobie wyrobi jakieś nazwisko, tak? I mieliśmy na przykład Canelvin, który mógł sobie zrobić tego Bioshocka, tak? Mógł sobie zrobić tam tego Infinite. Oczywiście wyszło to jak wyszło i znamy całą historię developmentu tej gry, aczkolwiek było mu dane jakby pieniądze i ta przestrzeń jakby artystyczna, żeby mógł to zrobić. Okej, trochę spieprzył to, tak? Nawet od A do Z tam nic nie poszło, no ale mamy tego Bioshock Infinite, tak? Możemy się do niego czepiać, ale tak, jest ale to... To są bardzo jednostkowe przykłady. Tak, ale mówię, że przy okazji da się takie... jakoś... To są, nie dość, że to są bardzo jednostkowe przykłady, to przy okazji takie z najwyższej półki. Jakby, a my jak tutaj postulujemy, że powinna powstać średnia półka, to ci ludzie, którzy będą tworzyć średnią półkę, oni w ogóle nie będą mieli takich, to w ogóle nie będą medialne gwiazdy. Właśnie. Nie, w ogóle w tym momencie średnia półka, jeżeli chodzi o tych takich wielkich graczy, nie? Tam w sensie ludzi, którzy mają gigantyczne wszystkie pieniądze, które się liczą w tej branży, czyli nie te jakieś tam grosze po prostu, które można jakby ściągnąć, robiąc giereczkę w mniejszym zespole. Ci ludzie patrzą się na średnią półkę i patrzą, co zażre. Bo to jest jakby, co będzie jakby nowym tym, co chcemy robić. I oni czekają, coś takiego wyjdzie i oni to zabierają do siebie, żeby to przerzucić przez ten taki właśnie mechanizm produktowy i wypluć w postaci czegoś, co już znasz, z tą jedną dodatkową rzeczą jakby, tak? Która będzie jeszcze przy okazji, właśnie tak jak mówisz, ładna, przystępna i jakby tak bardzo nie... autorska, jak tylko może być, żeby taki produkt właśnie z tego zrobić. I po to w tym momencie jest średnia półka, ale ta średnia półka tak naprawdę napędza cały ten mechanizm innowacyjności w tym momencie. Bo to nie ta najniższa, tylko właśnie ta średnia, to triple A albo double A w zależności od tego, jak to nazwiemy. I jeżeli byśmy się w jakiś sposób, tak jak mówisz, ja to jest tylko stricte ideologicznie, jeżeli te firmy by stwierdziły, że te raporty finansowe mogłyby im się dopinać w troszeczkę mniejszym jakby tam stopniu, to byśmy mieli lepszy rynek i gracze, ci, którzy chcą czegoś, by mieli więcej rzeczy, których by chcieli, bo oni nawet nie znają połowy z tych rzeczy, które oni by chcieli. Oni nie wiedzą, że oni tego chcą, bo po prostu są niewyedukowani, no. Mam tylko na koniec jeszcze taką myśl, że nie wydaje mi się, żebyśmy w późnym kapitalizmie, systemie, który stawia wszystko zawsze na dzień wypłaty, co nie, i krótkoterminowe zyski, doczekali takiej refleksji, co nie, finansowej. Pewnie nie. Ale dobrze jest coś wierzyć. I żal. Dominika, co jest grane u ciebie? Wyciągnąłem z szafy, z backloga, grę przygodową, którą kupiłem jakiś czas temu na GOG-u, na fali, w ogóle klub przygodówek, kompletny klik, niech się melduje właśnie, na fali kupowania jakichś tam tanich przygodówek w promocjach. Kupiłem grę Toonstruck. Jest to gra z 96 roku studia Burst Studios, które od 98 roku funkcjonowało jako Westwood
Westwood Pacific. Iga? Ogólnie bardzo tęsknię za Westwoodem, tak, tak samo jak ja za też... Sego, i gdyby Westwood i Sega mogły wrócić na rynek, to bym była bardzo zadowolona, a nie byłabym zła, gdyby Bullfrog również z nimi wrócił. Tak, dziękuję. Też tęsknię za Westwoodem właśnie, tylko o to mi chodziło, że tutaj... To jest klub tęsknię za Westwoodem obok klubu przygodówek Point and Click. Tak. Jest to przygodówka, która trochę się wpisuje w nurt tego, o czym rozmawiamy, czyli bez sensu, jak uważa Iga, zatrudniania wysokobudżetowych aktorów w grach wideo, które, jak się okazuje, nie jest wcale takim nowym trendem, ponieważ już w 1996 roku powstała taka gra. W grze Toonstruck główną rolę gra Christopher Lloyd, którego to możecie znać przede wszystkim z Powrotu do Przyszłości, jako doktora Browna, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Emmett Brown. I pojawiał się również w tym filmie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, czy wspominaliśmy go, Nobody z Bobem Odenkirkiem. Miał tam cameo bardzo fajne, sympatyczne. I Toonstruck jest taką... Christopher Lloyd grał również w takiej grze Kto wrobił Królika Rogera, w takim filmie, który go... To jest bardzo dobry film wciąż. Tak, którego pomysłem było, że do świata ludzi, takiego naszego codziennego, wpadała postać animowana i próbowała się w nim odnaleźć. No to Toonstruck jest... Że to człowiek wpada do świata animek i tam prowadzi śledztwo w takim animkowie, tak? Animeklandzie, tak. Okej. Okay. Znaczy w ogóle to oni nawet chyba nie jest w ogóle... ich świat, to jest jakiś... Tak, no właśnie, to jest jeden świat tak naprawdę. Okej, okay, tak, no bo właśnie z tego, co ja bardzo dawno widziałem, kto robił Królika Rogera. On się zaskakująco bardzo broni wciąż, jeżeli chodzi o animację tych postaci. To jest... Natomiast wydawało mi się cały czas, że Toonstruck to jest taki odwrotny Królik Roger, że właśnie w Toonstruck to Christopher Lloyd, prawdziwy fizyczny człowiek, trafia właśnie do świata animacji, zasypiając nad deską taką do rysowania. Oczywiście, że tak. Czy to wszystko był tylko sen? Nie, bo to nie był tylko sen. I ma tam przygody i rozwiązuje tam zagadki i mierzy się, znajduje się, bo on jest sam twórcą tam jakiegoś popularnego serialu animowanego dla dzieci o króliczkach i on tam do tego świata trafia i tam ratuje rzeczy przed jakimś złowrogim władcą tego. Tak, jeszcze tutaj w kwestii wyjaśnienia tej zagwozdki, jaką mamy z Królikiem Rogerem, to Iga ma totalnie rację, że to jest jeden świat tam. To jest w ogóle Toontown, to jest po prostu dzielnica Los Angeles. Tak, i on musi tam iść właśnie jako ten, i oni nawet mają, właśnie mówisz, że to jest takie getto bardziej, bo oni mają w dialogach ci ludzie, w sensie prawdziwi ludzie, tacy realni, mają takie nastawienie do nich, bardzo często stereotypowe tam, że nienawidzą kreskówkowych tam typów na przykład. Okej. Okay. Toonstruck jest taką grą bardzo zaciągającą, bardzo widać nawiązującą do takiej tradycji LucasArtsowej, czyli takich trochę zwariowanych, zabawnych, przepełnionych żartami gier przygodowych z taką jeszcze bardzo charakterystyczną kreską, gdzie wszystko jest takie... Czy przynajmniej raz w tej grze komuś wyskakują oczy na widok kogoś seksownego? Nie, jest nie, aługa. Nie. Nie, okay. nie ma czegoś takiego, ale jest łakmę i różne urządzenia łakmę. Ale przerwałaś mi pół zdania i teraz nie wiem, o czym mówiłem. No mówisz, że jest to taka charakterystyczna, jeżeli chodzi o humor. Aha, do LucasArts. I właśnie, taka kreska powykrzywiana, więc ta gra, nawet gra się w nią gra dzisiaj, pomijając rozdzielczość, bardzo się dobrze broni pod względem graficznym, bo te tła są po prostu ładne, ładnie narysowane. Ten Christopher Lloyd jest taką digitalizowaną, jak to się wtedy mówiło, postacią, więc on tam za bardzo ekspresyjny nie jest, a ma kilkanaście może klatek animacji, jak chodzi po ekranie. Ale jak są przerywniki filmowe, to normalnie jest nagrany na takim blue screenie z lat 90., gdzie na maksa widać, że się odcina od w ogóle tła i że to jest jakiś blue screen, ale ma to jakiś tam swój urok. I ja o tej grze słyszałem przez wiele, wiele lat, dlatego mówię, że ją z backloga wyciągnąłem, jako taką jedną z klasycznych, takich najważniejszych przygodówek wymienianych którym się wymienia jednym tchem z takimi klasykami jak Grim Fandango, czy Day of the Tentacle, czy coś takiego, nie? Ona chyba najbardziej właśnie tak do Day of the Tentacle, czy do Monkey Island, do takich rzeczy nawiązuje. I też Sam & Max, taka była jeszcze gra LucasArtsu, z taką podobną kreską. I też może najbliższa, przez to, że tam były takie antropomorficzne zwierzątka w tej grze. I szczerze mówiąc, jest to okej gra. Mówię, ja oceniam ją z dzisiejszej perspektywy, bo to nie mam nostalgii do niej, nie grałem w nią wtedy, grałem w nią pierwszy raz teraz. Jest to spoko przygodówka, natomiast jej humor jest bardzo czerstwy, bardzo źle się zestarzał i uważam, że bardzo po tej grze widać, jak wciąż ciężko i wtedy było ciężko i do dzisiaj jest ciężko
o humor w grach wideo. Jak ciężki jest humor w gier wideo, jaką legendą i geniuszem jest Tim Schafer i niestety nie da się sklonować Tima Schafera i nie można mieć więcej Timów Schaferów. I nie było kogoś takiego ewidentnie w Westwood, Pacific, czy też... Technicznie możliwość sklonować Tima Schafera, ale etycznie chyba by nam nikt na to nie pozwolił. Czy też Bird Studios, jakby je nazywani. I ja się może raz uśmiechnąłem w tej grze, jest niezły żart, gdzie jest taki strach na wróble Scarecrow i tam... No to nie działa w ogóle, jak się to po polsku mówi, bo tam są kruki, a nie wróble, no bo crow to kruk, tak? Czy wrona, czy coś takiego. No i te kruki tam sobie chodzą i ten bohater mówi, że słaby z ciebie Scarecrow, skoro tutaj pełno jest crow z tych kruków, a ten mówi, że on nie jest Scarecrow, tylko Scarecrow i się nimi opiekuje. I to takim się uśmiechnąłem, że okej, Scarecrow. To jest chyba jeden z dwóch zabawnych żartów w tej grze, jakiej, że mi się tam mądre. Ale z kolei jest na samym początku praktycznie budzisz się w zamku władcy tej bajkowej krainy, tej rysowanej i tam jest taka noga, która jest jego sługą, taka duża noga, która chodzi i on, bohater nazywa go Butler, mówi do niego Butler, a on mówi, że on nie jest Butler, tylko jest Footler. A, bo gdyby był Butler, to wyglądałbyś jaki, ha, ha, ha. Miałeś takie... Tyłek, ha, ha. Wszyscy się śmiejemy, chciałem powiedzieć, co gdyby ci było. Mamy 12 lat, w grze on jest gorszy, no nie wiem, gdzie się nie wiesz. To wszystko dzięki Delivery Dominika tylko. Dokładnie, dokładnie, po prostu to ja tutaj bardzo dużo dodałem temu żartowi. Więc pod względem takim niestety bardzo nie jestem w stanie jej polecić, nie broni się, te żarty są czerstwe i ta historia też jest taka raczej pomijalna. Natomiast jest to bardzo fajna przygodówka. Tutaj muszę... Zagadki ma okej? Ma okej zagadki, ona ma coś takiego właśnie, co ja kocham stare przygodówki, co go jest coraz mniej. Ona ma takie bardzo skomplikowane, wielopoziomowe zagadki rozgrywające się na wielu lokacjach naraz i tych zagadek jest kilka naraz, które robisz równolegle do siebie, one się przecinają i jest takie fajne właśnie wrażenie układania takiej wielkiej mozaiki z tego wszystkiego. Kurde, to ja może ci powiem, Dominik, ja ostatnio przeszłam, to nie miałam o tym mówić, ale może powiem, była taka seria gier The Room, ona była na tablety, na telefony, tak, też pamiętam. Na PC jest, ale ja sobie ostatnio zobaczyłam, że nie przeszłam jednej z części, ona się nazywa The Room Old Scenes. I właśnie ona wprowadza do tego jakby escape roomowego, bo to The Room to jest taki trochę escape room, tylko że musisz rozwiązywać szereg zagadek. I ten Old Scenes robi coś takiego, że masz aktywnych szereg pokojów naraz i niektóre rzeczy musisz przenosić pomiędzy, bo tam jakby to wszystko jest zakotwiczone, taki domek dla lalek. Więc różne pokoje mają różne zagadki, ale z niektórych pokojów możesz coś zabrać, żeby zanieść do innego. I może powinieneś to pograć, bo ja to przeszłam i to jest bardzo solid rzecz. Okej, to napisz mi tytuł jeszcze później The Room na Old tym. Old Scenes, jakby co. Okej, zbadam sprawę i mówię. I zaskakująco właśnie mniej mnie obchodziło w tej grze to wszystko po boku, co się dzieje w niej. Ja pamiętam w ogóle, jak byłem dzieckiem, czy tam wczesnym nastolatkiem, jak grałem w te gry przygodowe i to dużo ważniejsza była dla mnie ta historyjka i te animacje i to wszystko niż te zagadki. Zresztą mówiłem o tym wiele razy, a teraz znajduję się trochę po drugiej stronie. Szczególnie grając w takie stare gry, które już są trochę no nie dzisiejsze i też może nie do końca do mnie kierowane, bo cała estetyka tego Toon Strike to jest bardzo taka estetyka takich cartoon networkowych kreskówek dla nastolatków. Takie edgy, wiesz, takie niby takie niegrzeczne trochę i niby jak to oglądasz mając 14 lat, to myślisz sobie, że to jest takie dla dorosłych, ale jak to oglądasz jako dorosły, to jesteś trochę zażenowany tym, więc to jest trochę coś takiego, nie? Ale więc coraz mniej mnie jakby... Miałem takie momenty, że w ogóle chciałem omijać cutscenki. Nigdy tego nie robię, a tu miałem kilka takich momentów, że byłem tego bardzo bliski, bo mnie... Niektóre te dowcipy są strasznie przeciągnięte takie i mówię, czerstwe, ale bardzo fajne są zagadki. Naprawdę, tam jedna mnie trochę wkurzyła, bo... Ale to też jest typowe w przygodówkach, że żeby nie spoilować za dużo, ale jest pod koniec gry masz jedną zagadkę, w którą musisz zdobyć pewną substancję, że tak powiem, i żeby wykonać pewną rzecz i ta substancja... Czy jest to heroina? Nie jest to tak. Heroina. I ta substancja jest obecna w dwóch miejscach i ja spróbowałem ją wziąć z jednego miejsca, na co moja postać skomentowała tylko, że to nie zadziała i okazuje się, że jest inne miejsce, w którym jest ta sama substancja i trzeba było je wziąć z tego drugiego i na tym się trochę zaciąłem i to była taka jedyna zagadka, przy której miałem grono. Że przynajmniej mógł to jakoś skomentować, żebym... Może muszę wziąć to z innego miejsca. Dokładnie, coś takiego, coś na tej zasadzie, nie?
Więc, no ale przygodówki robią, to jest jakby od zawsze ich problem, tak, że musisz wpaść na to rozwiązanie, na które wpadł designer. No tylko to jest dla mnie taki jakby skrajny przykład tego, jak to źle zrobi, jak to czasami zupełnie nie się nie klei. Ale ogólnie bardzo sympatyczna giereczka, jeżeli chodzi o gameplay i fajnie sobie, miała bardzo dobrze wyważone zagadki. Nie jest ani za trudna, ani za łatwa. Takie miałem, że miałem kilka momentów, że dłużej musiałem pomyśleć, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, żebym się irytował, czy wkurzał, czy coś. Także cieszę się, że zagrałem w końcu w grę, którą mówię. Miałem od wielu, wielu lat, bo ja czasami coś takiego zagram w jakąś przygodówkę i wpisuję tam best point and click adventure games ever, nie? Czy tam best classic point and adventure games, żeby sobie przypomnieć, w której jeszcze nie grałem. Ten Toonstruck zawsze gdzieś tam jest wysoko, więc fajnie, że mam go już ze sobą, ucieszę się. A druga gra, w którą grałem ostatnio, to Forza właściwie, chociaż po angielsku mówią Forza. Forza Motorsport, która wyszła dopiero co na Xboxa, nowa odsłona gier wyścigowych od Turn 10. Nie mylić z Forza Horizon, który robi Playground Games. To jest ta prawdziwa, dorosła Forza, którą najłatwiej odróżnić od tej Forzy dla dzieci tym, że nie ma muzyki podczas wyścigów, ponieważ jak to stwierdził Owsiany, pozdrawiamy Owsianego, w prawdziwym sporcie i rywalizacji nie ma miejsca na zabawę. I tam nie ma być zabawy, masz słuchać ryku silnika, wąchać tego zapachu spalonej gumy i tyle, nie? A nie tam sobie muzyczki słuchać i podrygiwać. I gryźć piach. Tak, i gryźć piach. Ja byłem przekonany, że mi się ta gra nie spodoba, bo oprócz tego, że nie jest fan na takim poziomie, to jeszcze nie jest fan na poziomie jeżdżenia, bo nie jeździsz po fajnych, kolorowych, zróżnicowanych lokacjach, zwiedzając super słoneczny, zapraszający Meksyk. Tylko jeździsz po takich torach klasycznych, po prostu zamkniętych pętelkach, które są przeznaczone do wyścigów, nie? I więc nic tam nie brzmiało ciekawie dla mnie, ale się wciągnąłem i naprawdę fajnie mi się jeździ. Przede wszystkim faktycznie bardzo to jest gra nastawiona na samą frajdę zjeżdżenia, na samo to, że jaką radość wynosisz z prowadzenia tego wirtualnego samochodzika, który masz na ekranie, bo tę serię też odróżnia od Forza Horizon, że to jest taka nitka symulacyjna wyścigów, że oni bardzo duży nacisk kładą na autentyzm odzorowania tego sterowania. Oczywiście są tam różnego rodzaju asysty. Ja nie czuję się taki mocny, żeby je wyłączyć całkowicie i żeby grać tam w trybie symulacyjnym, gdzie cała fizyka jest symulowana. Bo tam w ogóle oni piszą, tam gdzie się to właśnie ta symulacja fizyki jest, że oni w ogóle nie polecają grania na padzie w to. Że raczej trzeba mieć kierownicę już, jak się chce grać na tym full symulacyjnym trybie. Ale też nie polecam grania, to jest uwaga dla słuchaczy. Gra sugeruje na początku włączenie całkowicie full asysty. Tego też nie polecam, bo ta full asysta jest według mnie, za przeproszeniem, confusing, taka kołująca może odbiorcę. Fajnie, bo koła, no. Tak, no, bo ona działa do tego stopnia, że ona sama hamuje na zakrętach, więc w zasadzie możesz po prostu trzymać gaz i tylko skręcać i ta asysta sama reguluje ci prędkość, co jak trochę powoduje taki dysonans, bo tam masz też strzałkę, która ci pokazuje, kiedy możesz zwalniać, przyspieszać. Więc ja próbowałem na przykład sam przyspieszać, a mój samochód zwalniał, bo ta asysta włączała hamowanie. Więc ta full asysta to jest takie trochę, jakby prawie sam się ten samochód prowadzi, musisz tylko skręcać, nie? Więc to nie było zbyt fun dla mnie, ale jak sobie przełączyłem na średnią, to nie wyłączyłem wszystkich, tylko po prostu, no tam są takie presety, ustawiłem na ten średni, że tam tylko z hamowania został tylko ABS i tam jakaś kontrola trakcji lekka i coś takiego i gra mi się naprawdę fajnie. Fajnie się tymi samochodzikami jeździ. Bardzo, bardzo czuć. To jest chyba pierwsza gra samochodowa, w której tak bardzo czuję różnicę, kiedy zmieniam samochód. Bo fakt, czy tam to jest napęd na przednie czy na tylne koła, czy też jak to jest jakimś starym Mercem jeździłem, wcześniej jeździłem jakimś nową Audicą i bardzo czuć, jak się inaczej te samochody prowadzi, bardzo czuć ich ciężar. I też miałem taką trochę dziwną, nie wiem, dziwne przeżycie, jak to nazwać, bo oczywiście pograłem trochę w tą Forzę, po czym włączyłem sobie Cyberpunka na chwilę, gdyż tam sobie włączam Cyberpunka, wiadomo, na chwilę. I te samochody w Cyberpunku, jak nimi skręcasz, to one tak praktycznie, kurna, wirują w porównaniu z tym, jakimi one są takimi ciężkimi, masywnymi bryłami w tej Forzie i faktycznie musisz zwalniać i jak musisz myśleć o tym, że ten samochód trochę czasu mu zajmuje, zanim on faktycznie zacznie skręcać, nie? I że, no, a w tym Cyberpunku, szczególnie w tym nowym modelu jazdy, te samochody są takie, one praktycznie po sznurku, tam ci naciśniesz w prawo, on praktycznie tam 90 stopni potrafi skręcić prawie od razu, nie? Więc nie spodziewałem się, że mi się spodoba ta gra, ale się wkręciłem, jeżdżę sobie te wyścigi, jest jakaś taka, te odgłosy silników mam jakąś taką
pierwotną męską, taką bardzo samczą. Taką samczą. Kiedy wyszliśmy ze skini, usłyszeliśmy pierwszy silnik. Samczą satysfakcję właśnie ze słuchania. Bugatti tych... ryczące pod drzewami, jak schodziliśmy z nich. Dokładnie. I to taka, ta wiecie, ta część mózgu taka... Ferrari pędzące po dżungli, co nie? Kiedy my ścigaliśmy, wiesz, świnie i pantery. Ta i pamięć genetyczna właśnie mi się aktywuje i właśnie przypominam sobie te scenki i no spoko. Szczególnie, że jest to w Game Passie, więc jeżeli wszyscy macie wiedzą, że złota era Porsche była 400 tysięcy lat temu. A wie, tak, to prawda. A wiecie, ile ta gra zajmuje? Nie, 125 giga. 125 giga. Nice. Więc, czy tam 123, coś takiego. No ponad 120 w każdym razie, więc... Uspaczę pewnie. Nie, no, na razie nie to było. Ciekawe, zamówiłam sobie dysk. Nie miałam o tym mówić, ale zamówiłam sobie dysk, bo okazuje się, że gry dużo ważą, ale to... i projekty Unrealowe też bardzo dużo ważą, więc jakby literalnie skończyło mi się miejsce na dysku i nie mam jakby nic więcej do zrobienia niż kupić nowy dysk. Kupiłam sobie nowy dysk 2 tera. Dziękuję, chciałem się pochwalić, jestem z tego dumna. Gratulujemy. A tymczasem Tomasz, a propos kupowania rzeczy, też masz coś o kupowaniu do powiedzenia. Tak, mało dzisiaj rozmawialiśmy o pieniądzach i kapitalizmie, więc dorzucimy jeszcze jeden krótszy temat, ale być może nawet ważniejszy niż porażka Hyenas, ponieważ konsolidacja rynku gierkowego trwa. I w ogóle fun fact, konsolidacja rynku gierkowego jest tak ważnym obecnie tematem i tak postępującym, że Rock Paper Shotgun ma taga The Consolidation of the Game Industry, który po prostu zbiera wszystkie te newsy i tematy. Jako, że nie ma pieniędzy, wiadomo, że jest wielki kryzys i nie ma pieniędzy na rynku gier, więc Microsoft właśnie wyda 70 miliardów dolarów na Activision Blizzard i tak bardzo nie mają pieniędzy, że muszą wydać 70 miliardów dolarów. A Disney też kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt miliardów dolarów chciałby chyba wydać na Electronic Arts. Ponieważ są doniesienia medialne idące z Bloomberga, czyli że dosyć jakby zaufanej i dziennikarsko porządnej strony, znaczy nie, nawet nie strony, organizacji dziennikarskiej, co nie, płynące, że są naciski na Boba Igera, czyli CEO Disneya, ze strony wysokich, ważnych, znaczy nie wiem, czy oni są wysocy, ale ważnych postaci w menadżmencie Disneya, wysoko postawionych postaci w menadżmencie Disneya, że Disney robi zły biznes, licencjonując swoje marki do innych producentów gier, że traci na tym pieniądze, że powinien ich zarabiać więcej na tych grach i żeby to osiągnąć, to powinien kupić Electronic Arts, czyli jednego z największych wydawców i producentów gier obecnie na rynku. Tak jak mówię, też mi się wydaje, że to byłaby... No Bungie kosztowało kilka miliardów, Activision Blizzard King kosztowało kilkadziesiąt miliardów. Myślę, że Electronic Arts by się tu gdzieś tak po drodze, co nie, znalazło, że to by była pewnie, nie wiem, z 15-25 miliardów dolarów taka transakcja, ponieważ Electronic Arts, poza tym, że robi gry dla Disneya i robi je chyba nie najgorzej, bo te dwie wielkie produkcje Jediowe ostatnio się dosyć dobrze przyjęły i sprzedały, to robi też taki dosyć dochodowy biznes na grach sportowych. Myślę, że to może być dużo bardziej dochodowa działka Electronic Arts. Gdzieś ostatnio mi mignęło, że ta ich nowa FIFA, która nie jest FIFA, znowu jakieś rekordy sprzedaży pobiła, więc... Plotki o tym, czy przypuszczenia, że zmiana nazwy na EAFC chyba 24, że to w jakiś sposób zaszkodzi tej serii, otóż nie i wciąż ludzie to kupują, gdyż piłeczka. Tak, ja też jakiś czas temu czytałem taki tekst, jaki jest sens w ogóle recenzowania gier sportowych w dzisiejszych czasach. On był o Maddenie, który podobno od kilku lat jest kiepski, ten Madden. Aczkolwiek w ogóle... Graliśmy raz z Dominikiem Modena, nic nie rozumieliśmy. Aczkolwiek w ogóle to nie wpływa na jego sprzedaż podobno. Że ta gra jakby jest coraz gorsza albo zła na jakimś tam stałym poziomie. Bo po prostu ludzie co roku kupują nowy sezon Modena i tyle. I chcą grać w nowy sezon Modena. I że już nie ma sensu recenzować tych gier, bo ludzie po prostu będą je kupować. I te kody recenzenckie dostaje się późno, tych recenzji nikt nie czyta. I one nie mają na nic wpływu, co nie? Więc wydaje mi się, że robienie gier sportowych na bardzo znanych licencjach i do tego takich gier, które mają już bardzo znaną i szeroką widownię, jest dosyć dobrym biznesem dla Electronic Arts. Nie dlatego myślę, że to by była duża transakcja, co nie? Widziałem ostatnio na IGN-ie
recenzję, to było chyba w zeszłym roku, bo to jeszcze dotyczyło FIFA. FIFA na Switcha, która jest po prostu jakimś tam portem w ogóle wersji. Jest że oni po prostu, fatalna podobno. Że oni po prostu w ogóle skopiowali dokładnie tę samą grę, więc IGN napisał, że skoro Electronic Arts skopiowała tę samą grę, to my kupujemy tę samą recenzję, którą daliśmy rok temu, tylko obniżamy ocenę. Tak, co podobno Bob Iger na razie jeszcze jest niechętny wobec takiej transakcji, natomiast historycznie Bob Iger umie przeprowadzać takie transakcje i jest chyba dobry w tym, nie wiem czy jest taki skill jakby biznesowy jak kupowanie rzeczy za miliardy dolarów, ale jeżeli jest taki skill, to Bob Iger jest dobry w kupowaniu rzeczy za miliardy dolarów, ponieważ to pod jego nadzorem Disney kupił Pixara i Marvela i Lucasfilm i 21st Century Fox. Wszystko to były olbrzymie transakcje, bardzo długie, bardzo skomplikowane i no konsolidujące po prostu wszystkie IP, naszym, no może nie wszystkie, ale bardzo wiele IP i marek w jednych rękach i prowadzące, i też przy okazji prowadzące do powstawania takiej klasycznej machiny monopolistycznej, że kontrolujesz cały proces od początku jego powstawania, poprzez jego wydanie, aż po sprzedaż, po platformy sprzedażowe, co nie? Jakby było, jakby na przykład Disney kupił Electronic Arts, to dokładnie tak by było, że oni posiadają IP, produkują to IP wewnętrznie, wydają tą grę sami i sprzedają ją jeszcze na własnej platformie, bo Electronic Arts ma własną platformę sprzedażową, co nie? Czy ona jest tam udana, czy nieudana, to jest inna rzecz, co nie? Wspomniałem o tym, że ma, ale faktycznie ma. Mam. więc jakby był klasyczny taki po prostu pipeline, jak działa monopol i czego nie powinno być na rynku, co nie? Co jest niebezpieczne rynkowo i prowadzi do tego, że po prostu jedna firma może całkowicie zdominować ten rynek. Więc tak, natomiast czy to jest dobry pomysł? Wydaje się, że to może być kiepski pomysł dla Disneya, bo Disney historycznie nie bardzo radzi sobie z produkowaniem gier. Mieli taką... Poza LucasArts? Tak, właśnie mieli taką markę jak LucasArts, którą zamknęli w skandalicznych okolicznościach. Ale to też jest tak właśnie, że oni ją kupili, żeby ją zamknąć chyba trochę. Tak. W skandalicznych okolicznościach. A przy okazji zostawili sobie logo, co nie? Bo wiedzieli, że logo jest cenne i to właśnie samo IP, takie abstrakcyjne IP istniejące, co nie jest cenne. Chyba najlepsza rzecz, tak. Chyba najlepsza rzecz, jaka wyszła z LucasArtsu od tych przejęć przez Disneya, to jest to, że pozwolili Ronowi Gilbertowi zrobić Monkey Island, że jakby dali się Devolverowi, bo tam ktoś z Devolvera ma jakiegoś ziomka w Disneyu i jakby zgodził się udostępnić te prawa do Monkey Island i mieliśmy Return to Monkey Island, co chyba mówię, najlepsze, co powstało za Disneya z LucasArtsu, no poniekąd z LucasArtsu. Tak, więc... ale też jeszcze, żeby dodać do tego jakby, nie wiem, wiarygodności, jakiegoś twista, to Electronic Arts jest chyba na sprzedaż. Takie były plotki. Takie są plotki od zeszłego roku. Tak, takie były newsy w zeszłym roku, że LucasArts się rozgląda za jakąś dużym kupcem, który by ich kupił. I rozmawiali w zeszłym roku tak między innymi z Amazonem, z Applem, z Comcastem i właśnie z Disneyem. Nie? W końcu to się nie udało. Właśnie ten Comcast, bo to jest Comcast myślnik NBC Universal. Ten Comcast NBC Universal był podobno bardzo zainteresowany, podobno już mieli podpisywać się, ale się nie podpisali, więc może to nie być takie proste, nie wiem, może tam są jakieś skomplikowane rzeczy, może cena jest za wysoka, jaką Electronic Arts by chciał, może jest to więcej niż 70 miliardów dolarów, co nie, a wiadomo, że pieniędzy teraz nie ma na rynku, więc tak. ale idziemy w drogę, znaczy w kierunku coraz większych monopoli i wydaje się, że Disney jakoś w ten rynek, w ten segment gierkowy wejdzie wcześniej czy później i kupi coś dużego. Bo też Disney ma chyba wszystkie pieniądze świata i wszystkie marki świata i wszystkie tytuły świata teraz, nie? Bo tak. Poczytajcie sobie, sprawdźcie sobie w internecie, ile postaci i studiów i rzeczy robi Disney i to jest niesamowite, nie? Jak wielki jest dzisiaj Disney. Co najmniej 12 rzeczy. Co najmniej 12, tak. A może nawet 14. To jest dużo rzeczy. Iga, co jest grane u ciebie natomiast? Ja mam dwie rzeczy. I pierwsza to jest taka bardzo nówka sztuka.
bo nie wiem, czy pamiętacie, że ja w ogóle bardzo lubię te survival crafting co-op games. Mam na to ekipy i sobie siedzimy i jak coś wychodzi, to sprawdzamy, gramy, nawet jakieś early accessy. I takim najlepszym early accessem, w jaki grałam do tej pory, był Valheim. I wciąż mam gigantyczny głód Valheima i bardzo bym chciała, żeby tą grę skończyli, dodali nowych bossów i żebyśmy jeszcze raz byli w stanie to przejść od początku do końca. Natomiast teraz był Steamfest i wychodziły demka. Nie wiem, czy kojarzycie, że coś takiego się dzieje, ale bardzo szerokim echem dla właśnie takich ziomeczków jak ja, czyli tacy, którzy czekają na Valheima, odbiło się to, że King Games dało demo gry, która się nazywa Enshrouded, która ma być właśnie takim survival crafting game, takim trochę action RPG. No i że trzeba w to pograć, bo to demo tam ma... to jest czasówka, w sensie jest 8 godzin, w których można sobie pograć i zobaczyć, o co chodzi. A ma tam jakieś questy, jakieś podstawowe mechaniki, więc zebraliśmy się jakby kolektywnie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i co się dzieje w tym Enshrouded. I całość gry, w sensie całość tego dema, ona ma 8 godzin, jest 8 godzin timera, nie można grać więcej niż 8 godzin i my realnie myśleliśmy, że to demo będzie miało więcej niż 8 godzin kontentu. W sensie, że nie zdążymy jakby, tak, tam zrobić rzeczy. Ale stwierdziliśmy, że jakby nie będziemy lecieć i nie będziemy tam jakby przez ten kontent jak najszybciej i tam łopatologicznie przez to ten, tylko będziemy po prostu sobie robić questy po kolei, trochę pobudujemy, zobaczymy ogólnie, o co chodzi w tej grze. My skończyliśmy dosłownie wszystko w poniżej 3 godzin, co nam dawała ta gra. Były jakieś plotki wśród moich znajomych, to były anegdotyczne plotki, ja nigdzie nie znalazłam ich potwierdzenia potem, że to jest realnie bardzo dużo gry, tylko właśnie te 8 godzin cię ogranicza, czyli dużo ludzi też tak zrozumiało trochę jak my. Natomiast realnie doszliśmy do momentu, gdzie jak chcieliśmy pójść gdzieś dalej na mapie świata, która widać już, że jest gigantyczna, to nam mówiło, nie możesz iść dalej, tak, tu jest ściana, to nie jest w demie. Doszliśmy też do questa, który nam po prostu mówił za drzwiami tam, że te drzwi nie są dostępne w demie, za nimi jest tam więcej kontentu, ale jakby jeżeli coś, to załóż listu i tak, i czekaj na pełną grę. I teraz tak, ludzie, to porównanie z Valheimem niestety będzie się dużo pojawiało, bo to jest taki trochę klon Valheima i o Valheimie można powiedzieć bardzo wiele rzeczy, natomiast to, z czym się spotkacie szukając informacji na temat tej gry, to jest fakt, że ona wygląda brzydko. Ja się nie zgadzam, bo ona wygląda w ogóle jakoś, w sensie ona jest konsekwentna w tym, jak wygląda, to nie jest przepiękne, ale przynajmniej wszystko jest jakieś w niej. Jak grasz Valheima, to wiesz, że grasz Valheima. To jest kropka. I teraz to Enshrouded wychodziło jako taki w cudzysłowie ładny Valheim, co bardzo dużo ludzi mówiło, o, to jest taki Valheim, tylko że kurde, da się na niego patrzeć, nie chce się żygać. I jakby okej, okay, to jest ładniejszy Valheim, natomiast tak samo w gameplayu, jak i w tym, jaka ta gra jest, to jest tak bardzo default gra, jak tylko się da. Ona mi w ogóle wygląda, ja ją kojarzę z Gothiciem 3 w ogóle, tak jak wygląda, działa, jak się w niej chodzi, co już nie jest za dobre, jakby kiedy to mówię. A poza tym, jakby ona nie ma trochę żadnego pomysłu na siebie, to jest taka default gra. Jest domek z kamienia, ona jest stylizowana, ale tak na nic troszeczkę. Da się w niej robić rzeczy, ale trochę nie ma na siebie pomysłu. W sensie wszystkie te gry survival crafting mają bardzo podobny loop, tak? Przychodzisz, nic nie masz, przede wszystkim musisz zrobić sobie jakieś tam pierwsze narzędzia, te pierwsze narzędzia są takie sobie, musisz zdobyć jakiegoś rodzaju dobra, żeby te narzędzia były lepsze, żebyś mógł brać lepsze rzeczy, żeby znowu polepszyć narzędzia. I ten loop się kręci do momentu, aż się tam dojdzie do ostatniego bossa i wyleweluje się na tyle, że można robić już ciekawsze rzeczy. I niby to tutaj to wszystko jest, ale to jest takie samo jak w każdej innej takiej grze. I to, co miało być takim, to się mówi unique selling point, takim coś, co ją by w jakiś sposób czyniło ciekawszą, czyli na przykład w V-Rising, to jest ten cykl dnia i nocy, gdzie wampirom się smaży dupka na słońcu, to tutaj jest ta tytułowa mechanika Enshrouded, bo fabularnie coś jesteśmy ostatnimi z tej rasy, jakby ludzkiej, i coś się stało w tym miejscu, co powoduje, że jest taka mgła, w której można być tylko przez określony czas, i jak tam się jest, to właśnie mamy napisane, że jesteśmy Enshrouded. Jakbyście przetłumaczyli Enshrouded w objęciach jakiegoś takiego przykryci czymś, nie wiem jak to ładnie nazwać. Nie wiem, jakbym to przetłumaczył, tak? Też nie wiem. I są takie miejsca po prostu, gdzie są takie grzyby rosną i jak tam się jest, to taka mgła jest i nie można za bardzo tam być więcej niż x minut, w zależności od tego, jak mamy rozwinięte takie serce jakby naszego obozu. No i jakby i to,
To jest jakiś pomysł chyba na to, co tam się dalej dzieje, aczkolwiek w tym demie to w ogóle nie wybrzmiewa. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest coś fajnego, czy to nie jest coś fajnego, to po prostu jest. To działa tak, jakbyście, nie wiem, zrobili, że jak wchodzicie do jaskiń, to nie wiem, to jesteście, potrzebujecie fotosyntezy, jak u tego, u Kojimy, więc nie możecie być za długo w ciemności, bo inaczej umrzecie. To jest mniej więcej coś takiego, tak? Albo, nie wiem, wchodzicie do jakiejś jaskini ponownie i tam śmierdzi i nie wytrzymacie tego smrodu dłużej niż 6 minut, bo umrzecie. I jakby jest to jakaś mechanika, nic nigdy nam nie zagrażało w związku z nią, jakby to nie jest zrobione tak, żeby nam coś tam było. Mówię, przeszliśmy to demo, ono działa, to jest mniej więcej, znaczy w ogóle to jest fatalnie zoptymalizowane, czyli ono działa na takich bardzo dobrych kompach, myślę medium, 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 wszędzie i będzie okej. Okay. A to jest demo, moim zdaniem ogólnie opłaca się sprawdzić, ale to nie ma nic na Valheima, to co jest w tym demie. Jakby ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest nieskończona gra, która jeszcze nie ma w ogóle daty premiery, ale to, nie dajcie sobie powiedzieć, że to jest ładny Valheim. To pograjcie w Valheima i to jest tyle. Jak jesteście głodni tego typu rozrywek, to po prostu wróćcie do Valheima. A, ale to, co wam muszę powiedzieć, to ona ma jedną fajną rzecz. Ona ma cykl dnia i nocy, tylko nie ma żadnego przejścia pomiędzy dniem i nocą, więc idziecie i jest tak ciemno, 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 bomba atomowa wybucha, jest rano. Albo idziecie i jest jasno, 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 pum, noc. Podobno w rejonach... To jest strasznie śmieszne. Podobno w rejonach równikowych tak jest. Znaczy nie tak, jak ty piszesz, znaczy, ale tam, że w ciągu 5 minut tak, tak, staje się jasno. Że realnie się robi bardzo, bardzo szybko ciemno, ale no nie, kurde, wiesz, sekundę na sekundę po prostu, że idziesz sobie po mieście i nagle, o, już jest noc, nie? Co po prostu przez całe te 3 godziny było super. Ale to śmieszne, jest w końcu taka sytuacja, gdzie to słynne powiedzenie, że najciemniej jest tuż przed świtem, ma sens, co nie? No tak. Tak, to jest fakt. Znaczy jest tak samo ciemno, jak po zachodzie słońca. Czyli najciemniej jakby. Tak, no tak. Ale no, to jest super śmieszne. Moim zdaniem dlatego cyklu dnia i nocy opłaca się przynajmniej odpalić, żeby zobaczyć ten cykl dobowy. Szczególnie, że to z demo jest za darmo. A ja ogólnie tak, ja będę czekać na to, aż ona wyjdzie i pewnie będziemy w nią grać w koopie, no ale to Michał Piłowarczyk mówił, że w koopie to tam nawet przerzucanie tak. Gówna z kolegami jest fun. Nie przerzucanie gówna. Nie mówił tego. Zbieranie śmieci na dzień ziemi. No, samo. W szkole ale było. Tak, więc jakby myślę, że będziemy w to grać, bo lubimy tego typu gry. Natomiast naprawdę wolałabym, żeby skończyli Valheima. Jakby to jest taka moja opinia. To są inni ludzie, nie? To nie jest tak, że oni robią to albo to. No. To są inni ludzie, inny zespół, tak? To nie jest, że zamiast zrobić Valheima, to zrobić to. Ale chodzi po prostu o to, że... Ale czy ludzie jakby... o tym szrady, to nie mogliby zarzucić po prostu tego, co robią i iść pomóc ludziom od Valheima go skończyć? Nie, po prostu bardzo jestem, bo centralnie, byłoby miło z tej strony. Mówię, w moim towarzystwie, może to jest kwestia doboru ludzi, z jakimi tam się, z jakimiś kumą, jak omawialiśmy sobie to dama na Next Festa, to wszyscy do niej mówią, Iga, zobacz, to jest ładny Valheim. I jakby nie, to jest... To w ogóle nawet obok Valheima nie stało. To ma strasznie mało rzeczy, które można tam robić. Naprawdę to są 2 godziny rzeczy, które można robić na te 8 godzin, które tam jest. I jeszcze oni mówią, ci twórcy, czyli King Games, mówią, ej, jeżeli chcesz, to możesz tutaj zostać dłużej i zobaczyć, co więcej mamy tutaj zrobione. I tam nie mam jak zostać dłużej i zobaczyć, co macie więcej zrobione, bo wszystko centralnie już widziałam jakby, tak? Więc... Dobra. Ale jakby wąchać ten Shrouded... Ważne jest to, że Airdorf Games wydał 21 października w zeszłym roku grę, która się nazywa Faith, Fy-a i Tychy, Wiara, The Unholy Trinity, która ma warstwę wizualną, przypominającą mi tylko i wyłącznie ZX Spectrum, ale takie ostre 8 bit, która jest jednym z fajniejszych horrorów, który grałam od bardzo, bardzo dawna. Ma 3800 recenzji. Tak, i wszystkie są przytłaczająco pozytywne, bo to jest jakby przez to, że ta gra wygląda jak wygląda, to się po niej niczego nie spodziewasz, a ona robi wszystko. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz do pogrania. I co więcej, oprócz tego, że ma naprawdę... Ja bardzo nie lubię horrorów o egzorcyzmach. To jest jeden horror. Nie da się nic więcej zrobić w tym jakby genre. To jest horror o księżach? Jakby... podzielone na 3 chaptery, w którym tak naprawdę fakt, jakby musisz... Twoim zadaniem jest tak naprawdę przejść te chaptery, ale tak automatycznie zaczynasz zauważyć, że twoim zadaniem jest odkrycie wszystkich zakończeń, zdobycie wszystkich notatek. I ta gra jest bardzo jak te gry z ery 8-bit. Ona cię w ogóle nie trzyma za rękę. Ona potrafi być klanki w gameplayu, ale jakby wszystko to, co tam się dzieje, to jest taki trochę puzzle bardziej niż Survivor.
survival, w którym musisz ogarnąć, w jaki sposób masz skończyć boss fight albo dany rozdział w odpowiedni sposób, tak jakbyś chciał. Ja jak na razie grałam w nią może z 2 godziny. To jest gra, która How Long to Beat mówi, że jest na 6 godzin. Mi się wydaje, że może być troszeczkę dłuższa, jeżeli realnie się nad nią usiądzie. W którym jakby w tych rozdziałach, które ja już przeszłam, to jest tak realnie idziesz ludzikiem, zdobywasz notatki. Twoją jedyną broń jest krucyfiks, który pokazujesz, oprócz konkretnych miejsc, gdzie masz coś innego jakby do zrobienia. I twoim zadaniem jest realnie jakby odżegnanie demonów ze świata, tego podołu, na którym jesteśmy. Natomiast twoje akcje nie są... Watykan nie popiera twoich akcji, to jest bardzo jasno powiedziane. Przez co masz kilka możliwości rozwoju fabularnego i to są właśnie te zakończenia, które się zbiera. Ja jak na razie w tych 2 pierwszych rozdziałach mam po jednym zakończeniu, ale już sobie zdaję sprawę z tego, co mogę zrobić, żeby te zakończenia były inne. Natomiast nie wiem, czy jestem w stanie odkryć je wszystkie, ale bardzo chętnie spróbuję, bo o ile gra się w nią, tak jak mówię, troszeczkę jak w gry z ZX Spectrum, czyli to nie jest super intuicyjne i często jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż musi być, szczególnie przy boss fightach, to jest strasznie satysfakcjonujące, kiedy w końcu ogarniesz, co miałeś dokładnie zrobić po kolei. I przy okazji wszystkie dźwięki w niej, to jest taki... To nie jest PC speaker per se, ale udają PC speakera, co... To jest bardziej taki właśnie jak układ dźwiękowy z jakiegoś ZX Spectrum. Tak. Tam włączyłem sobie trailer i jest takie właśnie... Tak, i uważam, że to jest po prostu majstersztyk, jeżeli chodzi o sound design. Tak, ja też tutaj na usprawiedliwienie Iggy, która recenzuje grę, która ma... nie recenzuje, ale opowiada o grze, która ma ponad 3000 komentarzy, recenzji, to chciałem powiedzieć, że ona wygląda, jakby miała poniżej 200 recenzji. Tak, to totalnie to jest uzasadnione, że Iga po nią sięgnęła. Jestem zachwycona Fate. Mówię, jeszcze jej nie przeszłam. Dzisiaj ją najprawdopodobniej przejdę tam przynajmniej na tym takim fundamentalnym poziomie wszystkie rozdziały po jednym zakończeniu, ale na pewno będę chciała w niej posiedzieć dłużej. Ja się strasznie stęskniłam za grami z ZX Spectrum. A ja mam jeszcze takie w ogóle takie pytanie do was, jeżeli mogę, takie ogólne pytanie. Bo ta gra ma bardzo właśnie przytłaczające recenzje, dlatego że tam jest ileś powodów ku temu, ale między innymi właśnie to, w jaki ona sposób wygląda, wydaje mi się, że też stawia pewne oczekiwania, tak? Że ona jest w stanie zaskoczyć kontentem, dlatego że wygląda jak wygląda. I ostatnio analizowałam sobie taką giereczkę, którą też przeszliśmy, nazywa się, to jest druga część Daymare. 1998. Daymare 1994 Sandstorm. I nie ma nic wspólnego z Mateuszem Skutnikiem. To jest survival horror. W przyszłym tygodniu będziemy mówić o Skutnika nowego. Mateusz Skutnik wydał grę, tak. Powiedziałam przed chwilą, że będziemy mówić o tym w przyszłym tygodniu. Okay. Będziemy totalnie. Dobrze, to muszę zagrać. Tak, powinieneś w ogóle. Zanim jeszcze o niej porozmawiamy, idźcie i kupcie grę Mateusza Skutnika. Tak. Po prostu. Submachine wpisujecie i kupujecie. To jest tyle, co musicie zrobić. To, co chcę powiedzieć, to ten Daymare to nie jest zła gra. Możecie sobie wpisać Daymare 1998 Sandstorm, się to nazywa, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o to. Ale ona ma jakoś po pierwsze bardzo małe recenzje, a po drugie te recenzje są mieszane. I ja mam wrażenie, że one są mieszane dlatego, że tamta gra wygląda bardzo dobrze, a to wciąż jest gra zrobiona przez małe studio. Że ludzie patrząc na screeny przychodzą z oczekiwaniem czegoś więcej niż ta gra jest, ale jak się w nią gra, to nie jest może rewelacyjna gra, ale to na pewno nie jest gra na recenzje mieszane. I to jest powód, dla którego moim zdaniem gracze nie powinni mieć nic do gadania na temat tego, jakich gier oni chcą. A moje pytanie do was ogólne jest takie, czy wydaje wam się, że gry stylizowane w taki sposób właśnie na jakieś tam 8 bit, tak? No bo ze tych spektrum to są 8 bitówki. Czy przez to, że jak wyglądają, to oczekiwania są niższe przez to, za każdym razem, kiedy gracza zaskakujesz pozytywnie, to on jest bardziej podjarany, a jak dostajesz grę z hiperrealistyczną grafiką, która ładnie wygląda i pomimo tego, że jest zrobiony przez bardzo mały team, to ludzie oczekują przez to, że ona wygląda dobrze, od niej bardzo, bardzo dużo więcej kontentu i rzeczy, które się w środku nie dzieją. To jest moje pytanie do was. Ale jakie jest pytanie? Mam zadać je jeszcze raz? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby tak było. Jakby ja tak nie mam. A czy tak jest? To jest pytanie. Tak, ja jak widzę stylizowaną na starą grę, to mam od niej oczekiwane, że będzie dobra. Jakby uważam, że retro jest nadużywane i wręcz eksploatowane za bardzo. I jak gram w grę, która ładnie wygląda, współczesną, to też mam jakieś takie oczekiwanie, że będzie dobra. Mi się wydaje, że jakbym ja
Ja w ogóle nie mam pociągu do takich gier. Jak patrzę na to Faith, to mam takie, że nie, że nie chcę w to grać. Ale gdybym chciał w to grać, to wydaje mi się, że ja bym miał nawet paradoksalnie większe oczekiwania, bo grze, która wygląda jak współczesna gra, ona dla mnie może być zupełnie taka standardowa, może być taka bardzo jakby złożona z takich klocków, które się spodziewam. Tak jak gram teraz tego Assassina Mirage, który jest totalnie takim ze sztampy zrobiony, odbity z grą Ubisoftu, z trochę tam z lepszym skradaniem i tymi, i jakby się dobrze bawię i jest okej, okay, jakby tego się spodziewałem. Natomiast jak dostaję grę retro, która tak wygląda jak gry, które wyglądały, jak gry wyglądały 40 lat temu, to ja będę oczekiwał, że ona będzie robić właśnie coś zupełnie innego. Ale czyli, że twoja odpowiedź jest tak, że to, co Iga mówi, że tak, że masz jakby wyższe wykształcenie, że mam wymagania że mam, od gier. Że mam wyższe, no właśnie Iga Ham powiedziała, że człowiek ma niższe wymagania od tych gier retro. Tak, tak powiedziałam, że ludzie niższe... jako gracze oczekują, że jeżeli gra wygląda super dobrze, to że tam będzie więcej gry w grze. Jakby. No właśnie, ja bym miał na odwrót, wydaje mi się, że jakbym miał odpalał taką grę retro, to bym oczekiwał, że właśnie ona będzie robić jakieś... że ona bardzo szybko pokaże, że ona nie jest po prostu odtworzeniem tego, co robił 40 lat temu, tylko że robi jakieś w ogóle sztuczki formalne, że jakieś pomysły na designerskie ciekawe, że to jest, że ta otoczka jest tylko jakimś pretekstem właśnie do zerwania tak naprawdę z tradycją. Ja w ogóle mam na temat takiego właśnie głębokiego retro, ja jestem niechętny wobec takich gier, jakby uważam, że pewien postęp został poczyniony i tak jak to, co powiedziałaś, że ona jest tak mocno retro, że też jest właśnie Clanki, że, no, że tak działa tak, jak te stare gry działały, co nie? No to mnie to bardzo zniechęca, jakby ja uważam, że pewien postęp został poczyniony i nawet jeżeli robisz grę, która odwołuje się do jakichś dawnych dziejów, dawnych nurtów, to powinna być grywalna, tak jak są współczesne gry, mniej więcej grywalne, nie? Tak jak nie oglądam, jeżeli się dzisiaj nakręci, nie wiem, film czarno-biały niemy, co nie, z takimi bardzo widocznymi miejscami montażowymi, jak to kiedyś bywało w latach 30. i 20., to też raczej bym tego nie obejrzał, co nie? Tak jak nie czytam na przykład dzisiaj, nie wiem, pisarzy, którzy piszą fraszki, czy tam z jakichś... Ale czytasz takich, którzy piszą 13 z Guskowca? No ale właśnie go przeczytałem jako taką typową tą ciekawostkę, co nie? Tak. Z grami też tak mam, że, no, że chciałbym, żeby były... Że w kategorii takiego doświadczenia gracza poszliśmy bardzo do przodu, nie? Bo po prostu postęp... Ale też straciliśmy bardzo dużo rzeczy właśnie w ramach tego postępu, że gry cię cały czas trzymały za rękę i wszystko dokładnie się mówiło, że masz robić. Straciliśmy bardzo dużo tego, co tam było, tej takiej magii, tajemnicy odkrywania. Jak udowadnia chyba Dark Souls, wasze ukochane, można zrobić współczesną grę nieźle zaprojektowaną, która ci nie trzyma za rękę. Mhm, ale Dark Souls też jest Clanki miejscami. I to działa bardzo, bardzo dobrze. Nie mam nic do powiedzenia. To należało udowodnić. Ja też nie mam nic do powiedzenia. W każdym razie strasznie polecam, naprawdę Fate, Unholy Trinity, mega, po prostu mega, mega, mega. Nie wiem nawet, jak mam dalej to powiedzieć. Nie powiem arcydzieło, jak chcą po niektórzy dziennikarze. Super mega. Ale powiem, że naprawdę to jest bardzo fajna, odświeżająca rzecz, a jeżeli w ogóle, tak jak ja, kochacie estetykę ZX Spectrum i gier 8-bit, tego momentu przeplotu i gigantycznych pikseli, to jakby bardzo, bardzo polecam. I jest bardzo fajna, i jest, znaczy ma bardzo dobrze rozłożone elementy horroru w sobie. Więc odświeżające mega. Bardzo polecam. Dobrze, dziękujemy ci Iga za to polecenie. Proszę. Fate, The Unholy Trinity. 3 rozdziały. Super. Polecamy również naszym słuchaczom naszego Patronite'a pod adresem patronite.pl, strasznie zatopialni, aczkolwiek jednocześnie informujemy tych naszych słuchaczy, że nie będziemy jak Electronic Arts i nie będziemy chować paywalla za contentem, ani contentu za paywallem, ani niczego za niczym, w ogóle nic nie będziemy chować, jesteśmy jak otwarta księga, wszystko mamy włożone na dłoni, jak to otwarte księgi w zwyczaju mają. Dziękujemy również Mafinkowi, Bartkowi, Jarkowi i Tomaszowi, Jarosławowi. Nie jesteśmy chyba z nim na Jarek, nie wiem. Za wsparcie na Patronite na najwyższym progu. Jesteście słońcem w nasze serca i
na nasz w ogóle wszystko super jest. Ale spontanicznie zapomniał, jak składać zdania. Czasami to się zdaje. Ale też dziękujemy wszystkim innym za wsparcie. Nawet jak ona jest 10 zł, to jest dla nas ważne, bardzo nam to pomaga. A ty również dziękujemy tym, którzy nas nie wspierają, za to, że nas słuchacie. Bo to jest w sumie najważniejsze. Tak naprawdę najważniejsze. Bo po to robimy, żebyście nas słuchali. I dziękujemy. I cześć. Hej. A.